Ludzie mieli wiele marzeń tak naprawdę. Marzenie o tym, aby latać, to się udało poniekąd spełnić. No nie latamy własnymi skrzydłami ani żadnymi innymi organami, ale mamy samoloty. Kolejnym takim marzeniem to jest nieśmiertelność, nie? I tutaj wydaje się to być mrzonką totalną, ale właśnie czy na pewno? Czy my wiemy, dlaczego jesteśmy śmiertelni? A jeśli tak, to czy będziemy w stanie kiedyś się z tym problemem uporać? I czy warto? Dzisiaj ponownie we trójkę, dr Leszek Błaszkiewicz, habilitowany, żeby nie było. A drugie imię? Piotr. Piotr. Tak. Leszek Piotr Błaszkiewicz. No tak, bo musimy wielu imion. Zapomniałem to. Wiecie co, sami się przedstawiacie, mam was z bierzmowania, jestem Kazik. Marcin Sergiusz przybył. Pamiętaj, że Sergiusz, tak. Twórca serii między innymi Game Deck, którą tutaj możecie obserwować i polecamy, żebyście się zapoznali. I ja. Gdzie masz tą swoją najlepszą książkę? Najlepsza? No, tą symfonię. A, nie wziąłem symfonii życia. Symfonię grozy. O, przepraszam. A symfonia życia to tutaj pasowałaby. Bo jest trochę o śmierci. Jest trochę o śmierci, o tak. Ale to sobie na pewno o tym opowiemy jeszcze. Zacznijmy właśnie ten temat nieśmiertelności, umierania i innych dziwnych rzeczy. Ja bym zaczął od tego twojego stwierdzenia, że czy warto i czy to jest możliwe. No. Więc mi się wydaje, że pierwsza rzecz to jest taka, że ja obserwuję u niektórych ludzi taką tendencję, nie wiem skąd się wzięła, pogodzenia się. Pogodzenia się ze śmiercią, pogodzenia się ze śmiertelnością, że to tak musi być, że to tak od wieków było i tak dalej. A gdzież tam? Ja się z tym nie godzę. Nie ma we mnie żadnego pogodzenia z byciem śmiertelnym, ani ze starzeniem się. Zwłaszcza, że jak się patrzy na świat przyrody, to można znaleźć organizmy i zwierzęta i rośliny, które są nieśmiertelne. Więc to nie jest tak, że to jest odwieczna cecha przyrody czy świata ożywionego, że wszystko, co się rodzi, musi umrzeć. Tak nie jest. Tak nie jest. To jest nasze przekonanie, dlatego że my należymy do gatunku Homo sapiens, który ma to nieszczęście, że wyewoluował w taką formę, która dosyć szybko się starzeje i dosyć szybko umiera. Ale tak być nie musi, więc moim zdaniem jest o co walczyć. Poza tym jeszcze widzę, że Leszek chcesz się odezwać, ale jeszcze... Nie, mów. Mnie zawsze zastanawiała taka pewna rzecz w wizjach science fiction i czy to filmowych, czy to literackich, że mamy bardzo często pokazane bardzo rozwinięte cywilizacje, powiedzmy sobie w Star Treku, w Gwiezdnych Wojnach i tak dalej, mamy szable świetlne, mamy prędkość warpową, mamy różne inne cuda niewidy, a ludzie się starzeją, umierają, prawda? Więc zawsze się zastanawiałem, dlaczego w tych wizjach fantastyczno-naukowych tak rzadko, w moim mniemaniu, może się mylę, ale stosunkowo rzadko, zwłaszcza w tych najbardziej popularnych, tych najbardziej takich medialnych, jest pokazywana nieśmiertelność, która jest moim zdaniem pierwszą potrzebą człowieka, bo wszyscy się starzejemy, wszyscy jak na razie mamy przed sobą widmo śmierci i to jest moim zdaniem, właśnie tak jak powiedziałeś, to marzenie pierwsze człowieka o lataniu, a chyba drugie, a może nawet przed tym lataniem marzenie o tym, żeby nie umrzeć. Mm-hmm. Ale musimy też zdefiniować, co to znaczy nieśmiertelność, bo to jest dość szerokie pojęcie. Tu raczej mówimy o takim, bo mówiłeś, wspomniałeś zwierzęta, które wykazują takie cechy, proste najczęściej organizmy, które nie umrą z przyczyn naturalnych. Jakby tutaj oczywiście nie mówimy o tym, że teraz nic nam się nie stanie, bo jakby samochód zawsze może być na naszej drodze. Ale mówimy o tym, że po prostu nie psują nam się organy, nie umrzemy z tego powodu, że starzejemy się i tak zwanej starości czy zużycia organizmu. Tak, mówimy o tym, nie mówimy o niezniszczalności, tylko o tym, że człowiek się nie starzeje i nie umiera ze starości. Tak, o tym. Tutaj to, że ty się z tym nie godzisz, to nie zmieni faktu, że nie umrzesz. To jest po pierwsze, póki nie sądzę, żeby w najbliższych 10-stuleciach rozwiązano ten problem, dlatego myślę, że to godzenie się na śmierć i jakby próba oswajania śmierci, bo tak mógłbym to nazwać, ma na celu to, aby nie być zaskoczonym i aby już na łożu śmierci robić to jak najbardziej godnie, żeby wtedy nie pomstować do nieba, jak to ja krótko żyłem. I chyba myślę, że o to chodzi i tutaj takim dla mnie
najbardziej wybitnym wzorem, który gdzieś tam kiedyś widziałem, to są ci słynni samuraje, którzy przed śmiercią, świadomą śmiercią, a znam też kilka osób, które świadomie umarły. Mój dziadek na przykład, tak, zmarł, pradziadek też zmarł świadomie, w wieku bardzo podeszłym, ponad 90, ale ci samuraje, którzy kazali się wynieść gdzieś i jeszcze pisali haiku o tym, jak piękny kwiat, nie wiem, śliwy czy wiśni widzą przed sobą i że osiągnęli już ten moment, kiedy mogą odejść. To jest chyba najważniejsza jakby rzecz związana z umieraniem. To, żeby nie bać się śmierci, a nie próbować to odsunąć, kiedy i tak na dzień dzisiejszy, i tak jak powiedziałem, według mnie na najbliższe dziesięciolecia, czyli za naszego życia, problem nie zostanie rozwiązany, więc... No ale nie zostanie rozwiązany, jeżeli stwierdzimy, że nie ma sensu się tym zajmować i umierajmy godnie, a nie zastanawiajmy się, co zrobić, nie, żeby... Czym innym jest zajmowanie się problemem, ale dopóki nie będzie rozwiązania, to tak samo możemy żyć tęsknotą za napędami nadświetlnymi i pracować nad nimi, wiedząc, że z punktu widzenia dzisiejszej fizyki my tego raczej nie jesteśmy w stanie osiągnąć. Być może będzie przełom. Być może już za 10 lat ktoś powie, wybiegnie z wanny, krzyknie Aurora i powie ojejku, ojejku, wiem tam, który... I ten. Zostanie skancelowany, bo wybiegł z genitaliami na wierzchu. Tak. Więc Bieszek, Leszek, i natychmiast tak? Zostanie tak, zostanie powstrzymany, no bo jeżeli... okaże się za zdrowy, no to będzie wbrew jakby biznesom, tak? To co powiedziałeś, ja bym się odniósł do tego. Po pierwsze, tak, bo w ogóle jedną z definicji filozofii to jest przygotowanie się do śmierci. To jest jedna z takich głębszych, prostszych definicji tego, czym jest filozofia. Przygotowanie się do śmierci. Druga sprawa to jest taka, że nasz mózg sam w miarę starzenia się naszego przygotowuje nas do śmierci, to znaczy coraz mniej rzeczy nam się chce, coraz mniej rzeczy nas ekscytuje. A w pewnym momencie, tak jak obserwowałem umieranie mojego teścia, który umarł na demencję, mózg wyłącza poszczególne stacje swojego jestestwa, w związku z tym umieranie na demencję jest bardzo spokojnym, bardzo takim, bym powiedział, humanitarnym procesem, w którym organizm doskonale wie, co robi, więc nasz mózg sam siebie oszukuje też, przygotowując się do śmierci, jakby wyłączając pewne ekscytacje, wyłączając pewne ośrodki, które by się właśnie buntowały. Jak umiera człowiek młody, to się buntuje dużo bardziej niż kiedy umiera człowiek stary. Druga sprawa, a propos tego haiku, tych samurajów. Oni mówili o kwiecie wiśni. Ja nie wiem, czy wiecie w ogóle, dlaczego kwiat wiśni, kwitnąca wiśnia była tak ważna w poetyce Bushido. Dlatego, że kwiat wiśni charakteryzował się tym, był często przeciwstawiany kwiatowi róży, że po pierwsze zapach miał dużo bardziej subtelny, a po drugie łatwo rozstawał się z życiem. To było dla nich istotne, że łatwo gubił płatki. To była cecha właśnie ta, o której ty mówisz, tak, Leszek. Wiśnia i śliwa, to są te dwa drzewa, tak. No, ale przejdźmy może już do mięsa. Do mięsa. Do mięsa, tak. Do korpa. Tak. Więc żeby tak się nie starzało, tak? Co robić? Zacznijmy od tego starzenia się, prawda? Czym jest starzenie się? No więc taka definicja, powiedzmy sobie naukowa, to jest, ja tutaj zacytuję, to będzie nudne, zmniejszenie zdolności do odpowiedzi na stres środowiskowy, który pojawia się w organizmach wraz z upływem czasu, naturalne i nieodwracalne nagromadzenie się uszkodzeń wewnątrzkomórkowych, przerastające zdolności organizmu do samonaprawy. Więc jak tak ciebie słuchałem, Leszek, a propos tego, że nie znajdzie się sposób na nieśmiertelność, to jak się przyjrzymy dokładnie, jakie mechanizmy powodują starzenie się komórek, to się okaże za chwilę, że te mechanizmy są trywialne dosyć. I mam wrażenie, że gdyby znalazły się w zasadzie trzy główne mechanizmy na poradzenie sobie z tymi właśnie trzema trywialnymi zjawiskami, które powodują się starzenie, to kto wie? Oczywiście to nie jest takie proste, jak ja tutaj mówię, trzy mechanizmy i tak dalej. Idziemy dalej. Starzenie się powoduje utratę równowagi wewnętrznej organizmu, co zwiększa ryzyko wystąpienia chorób, prowadzi do upośledzenia funkcjonowania komórek, tkanek, narządów i układów, zwiększa podatność na choroby, na przykład choroby krążenia, Alzheimera, nowotwory, wreszcie prowadzi do śmierci. Tadam-bam, badum tss, prawda? I teraz tak, będę was teraz męczył charakterystycznymi objawami starzenia się. Będziemy sobie identyfikować sobie. Utrata masy mięśni i kości.
Ja jeszcze przybieram. Przybierasz. Więc w ogóle ważny prognostyk długości życia. Im większą mamy masę mięśniową, tym bardziej jest prawdopodobne, że dłużej będziemy żyć. Masę mięśniową. Dlatego trzeba 100 lat. 400. No 400 to... Druga rzecz. Nieśmiertelny już jest, bo to jest Mr. Universe. Tak. Zanik komórek funkcjonalnie czynnych, różnych narządów i zastępowanie ich przez tkankę łączną, na przykład suszenie wątroby, czyli generalnie zamiast sensownych komórek mamy coraz więcej wypełniacza. Plamy wątrobowe, tak. Które za tym idą. Proszę ciebie, o Jezu. Ja mam od młodości, jak byłem na... Zastanawiałem się w młodości. Skąd to się wzięło? W butelce nie było mleka. Wiesz co, jak byłem na żaglach z ojcem w bardzo młodym wieku, to oczywiście to były dawne czasy, nie stosowało się filtrów, po prostu sobie spaliłem skórę na rękę. Pewnie tak. Powstały takie śliczne piegi. Przekształcenie i budowę i czynność skóry prowadzą, a propos, do osłabienia jej roli jako bariery ochronnej organizmu. Notabene, co jest największym organem człowieka? Skóra. Dwa metry kwadratowe, potężne jakby... Zawodnicy potężne. Sumo 2,5. Do trzech, to ten największy. Ostatnio tak. Piotr mnie zaszczepił takim pomysłem, żebym przyglądał się światowi Cyberpunk 2077 w tej grze i żebym wyłapał wszystkie rzeczy, jakie moim zdaniem są takie dziwne albo zupełnie od czapy w tym świecie. Już nie chciałem brzydko mówić. No i jednym z nich jest sztuczna skóra. To jest potężny organ połączony z resztą naszego ciała, niezliczoną liczbą naczyń krwionośnych, nerwów i tak dalej, a tam po prostu ludzie sobie zakładają te sztuczne skóry od tak. No więc... Znaczy to powiem teraz, bo swoją pracę inżynierską moja córka robiła i polegała ona na programowaniu synaps sztucznej skóry na takim ramieniu robotycznym. I to nie była taka tam ręka, tylko to był tam kawałek materiału, który miał mnóstwo czujników i trzeba było to oprogramować. Także tego typu elementy się pojawiają, takie czuciowe tak, elementy i one już jakby są. Także być może... Tylko ciężko to połączyć. Wiesz, ciężko to jest, tak, bo każda komórka jest połączona, każdy... No, przecież to musiałaby być jakaś nakładka na skórę, ale nie... Gdybyśmy mieli matrycę taką, nie wiem, z rozdzielczością HD, no to już by wystarczyło. Nie, tak, nie czujemy każdą komórką. Mamy specjalne receptory w skórze, nacisku, dotyku, to są osobne receptory, temperatury i nie mamy receptorów bólu. Paradoksalnie mamy receptory, znaczy... Czujemy każdym włosem za to. Ból jest odbierany wtedy, kiedy jest uszkodzony nerw. I to jest receptor bólu, prawda? I mamy je różnie rozłożone. Na przykład na plecach mamy dużo mniej receptorów nacisku i dotyku niż powiedzmy sobie we wnętrzu dłoni. Dlatego ja niestety mam na odwrót. Żeby nie bolało. Ja mam niestety inaczej. Ale słuchajcie, to nie jest temat o cyberpunku. Dobra, skupmy się na tym. Bo odpłyniemy. Ale ból i śmierć to się wiążą ze sobą. Dobra. Pogorszenie ostrości wzroku i słuchu. Tak? No to wiadomo. Soczewka traci elastyczność, presbiopia. Tak, my to mamy już wszyscy. Tak? Czy tylko ja i Leszek? Nie wiem. No, też okulary. Ja noszę dla mody. Ucho przestaje słyszeć wysokiej częstotliwości. O, to ja jeszcze słyszę. Czyli jak ktoś piszczy, to przestajemy go słyszeć. Transformator w telewizorze. Spadek średniej szybkości przewodzenia w komórkach nerwowych ze 100% w wieku jeszcze 40 lat do 80% powyżej 80 roku życia. Czyli to taki, już jesteśmy wolniejsi. Taki 80-latek rewolwerowiec będzie będzie miał 85% dawnej sprawności szybkości. Czyli nie. Czyli lepiej nie. Ale jakiegoś ciamajdę to i tak pokona. Jakiegoś kelnera mu podstawisz, to dalej będzie dobrze. Przemiana materii, czy spada? Spada, ale wcale nie tak bardzo, jak brzmi taki mem, taki tak, przekazywany mit, że spada. Spada ze 100%, jeszcze w 40 roku życia mamy 100% przemiany materii, jeśli chodzi o metabolizm nasz, do 80% powyżej 80 roku życia. Przyswajalność różnych związków, niestety tutaj ja zauważyłem ostatnio, takie też, może nie to, że jestem taki aż stary, tak? Ale tak jak kiedyś mój organizm radził sobie doskonale, praktycznie ze wszystkimi pikantnymi paprykami, z wyjątkiem habanero, które rzeczywiście dawało mi dwukrotnie popalić, to teraz zauważyłem, że zwykła jalapeno
też już nie do końca jest trawiona. Ale to jest, wiesz, kapsaicyna. Zmienne, nie? To może za to odpowiadać tam cokolwiek tak naprawdę. Ale to widzę, że to się zmieniło. Tak, tak to, że już i organizm nie toleruje różnych pokarmów w taki sposób, w jaki kiedyś. Tak, tak? Za chwilę o tym będę mówił. Zaraz do tego przejdę, bo jak coś pominę, to pominę. Procentowy wzrost zawartości tłuszczu w organizmie, spadek ilości wody w organizmie. Czyli jesteśmy coraz tłustsi z wiekiem. Ale tłuszcz to woda generalnie związana, prawda? No nie, nie, tłuszcz nie, nie, to lipidy, woda tak? To woda, tak, tak. To osobnie. Nie wiąże się. A jak wygląda sytuacja u tego z garbami wielbłąda? On przecież w tłuszczu wiąże wodę. On wiąże wodę, nie wiem jak. Nie mam pojęcia, ale to wciąż jest woda. Czasami, jak to przyjeżdżałem do was, jechałem, to zastanawiałem się, jakie pytania zada mi Leszek po prostu. I się zastanawiałem, wiedziałem, że zada mi takie... To pyta wielbłądzi. Dobra, lećmy dalej. Bo tak, to, tak, lista. Tak, no woda niezwiązana. Tak. Wracając do skóry, zmniejsza się produkcja kolagenu i elastyny w skórze po 40 roku życia nawet o 30%. To jest duży spadek. Czyli stąd zmarszczki, stąd utrata elastyczności skóry i stąd ten śmieszny syndrom, że kładziesz się, śpisz i później masz ten zagniotek na skórze nie przez chwilę, jak w młodym wieku, tylko przez godzinę, powiedzmy sobie. To jest dlatego. Kurde, to jeszcze nie mam. Spadek maksymalnej pojemności wydechowej ze 100% wieku około 30 lat do 40% powyżej 80 roku życia. I tutaj, nie wiem, ja się zastanawiałem nad tym. Krótki oddech, tak, prawda? Nie? Mamy, w tej chwili mamy mniej więcej po 5 litrów tam pojemności oddechowej, a potem to się zmniejsza. A czy trening tego nie załatwia? Powinien załatwiać, moim trzeba zdaniem. Trzeba więcej medytować, oddychać tak. Głęboko chyba, tak? Tak, przeponowo. Tak, absolutnie tak. Czy my w ogóle mamy jako ludzie problem z oddechem, ale to też jest inny temat. Za płytko generalnie, tak? Tak. Spadek przepływu nerkowego osocza, że ze 100% w wieku 30 lat do 50% powyżej 80 roku życia. No to jest duży spadek. Tak? Czyli nasza oczyszczalnia, czyli nerki, rzeczywiście działa na 50% powyżej 80 roku życia. Czyli trujemy. Trujemy się, tak. A propos tego, co mówiłeś, Leszek. Obniżenie kwasowości soku żołądkowego, więc gorsze trawienie. Zmniejszenie perystaltyki jelitowej, więc gorsze trawienie. Oraz zmniejszenie powierzchni całkowitej błon śluzowej przewodu pokarmowego, więc gorsze trawienie. Absolutnie. No tak. Czyli tak to tak. Obniżenie. Wspaniale. Znaczy, bardzo genialnie. No tak. Teraz tak. Dlaczego ludzie starzy puchną? Dlaczego mają obrzęki? Bo mają obniżone stężenie albumin w osoczu. Albuminy w osoczu to są właśnie te białka, które powodują, że te wszystkie ciśnienia osmotyczne są prawidłowo zachowane. Jeśli one są nieprawidłowo zachowane, to te nasze naczynia krwionośne zaczynają przepuszczać za dużo na zewnątrz, a za mało wchłanie, czyli są te obrzęki. No i to by było, jeśli chodzi o tyle, jeśli chodzi o objawy. To niewiele, no to... To nie wiem. Oczywiście jest... Konsekwencje są. Dobrze, że nie powiedziałeś, że ten ruchliwość plemników się zmniejsza, no ale to znaczy, że nie. Nie sprawdzałem tego. Myślę, że się zmniejsza. Wszystko się zmniejsza w ogóle. Człowiek się zmniejsza jako taki. No tak. Właśnie, a dlaczego człowiek się zmniejsza? Bo co tam, te między kośćmi w kręgosłupie się coś, tak, chodzi, coś dzieje? Tak, chodzi o... A niektórzy to tak wyraźnie. Chodzi, wiesz, o objętość dysków międzykręgowych, no że właśnie. Ona się zmniejsza i człowiek maleje wtedy. Ale no kości mu się nie kurczą, w przeciwieństwie do niektórych gadów w obrębie, tam gdzie wieje El Niño. Tak? Wtedy, kiedy tam wieje albo nie wieje, to one się zmniejszają całościowo, ale nie pamiętam, które. Także, ciekawe. Tak, kości ich się zmniejszają rzeczywiście. Lina i El Niño. To są te dwa prądy takie, tak, które w zależności, gdzie się, dobra, gdzie się tam... Dobra, geografię. Okej. Wpływ środowiska też wydłuża albo skraca w życie, prawda? Czyli kiedyś ludzie żyli krótko, nie dożywali późnego wieku, prawda? W tej chwili dożywamy dużo późniejszego wieku. Chodzi o to, że mamy lepiej rozwiniętą medycynę, no i nie używamy na przykład radu do tego, żeby się leczyć, prawda? Był okres, kiedy uwielbiano rad, uważano, że to jest lek, pierwiastek, nie wiem, leczniczy, były zegarki z radem, były suspensoria. Wiecie, co to były suspensoria z radem?
takie pod ten ochraniacze. Na jądra. Tak, tak. Tak, wierzono, że one zwiększają potencję. Zwiększały jądra, jak już roka dostali. Bo wywiady, nie w sensie prasowym, ale rozmowy z osobami w podeszłym wieku, tutaj no, wspominam, już świadomie rozmawiałem z moim dziadkiem, który odszedł w wieku 98 lat, ale też z panią profesor Wilhelminą Iwanowską, która była takim no, założycielem Uniwersytetu w Toruniu i ona też dożyła 96 lat w doskonałym zdrowiu i w fenomenalnej kondycji intelektualnej. I tutaj no wprost, bo pamiętam te momenty, kiedy zadałem jej pytanie, jaki ma, czy miała sposób na to, żeby tak dobrze wyglądać i mieć taką kondycję wspaniałą. Ona mówi, to są lata pracy w nieogrzewanych kopułach, czyli praca na zewnątrz, tak? De facto praca na zewnątrz, ale też to było, i to z moim dziadkiem się też uwspólnia, nieobżeranie się. A no tak, zmniejszenie. Poszczenie. Znaczy tak naprawdę oni żyli w czasach, kiedy nie było możliwości. Tę młodość i wiek dojrzały przeżywali w czasach, kiedy nie było możliwości wrzucania w siebie aż tak dużo, jak mamy teraz. No są eksperymenty na myszach przeprowadzone, które mówią, że zmniejszenie liczby kilokalorii powoduje wydłużenie życia. Nie znam takich doświadczeń na ludziach, ale myszy są ssakami, ludzie są ssakami, więc by pewnie podziałało, ale co to za życie, prawda? To jest jedna problem. Sprawa. Druga sprawa jest taka, że też właśnie te okresy niejedzenia, te okna żywieniowe i tak dalej, to zresztą chyba Nobel był z medycyny na ten temat, tak zwany proces autofagii się uruchamia. Ale no mówisz, o tym, może być mówisz o tym intermittent fasting? Tak, dokładnie. Właśnie dowiedziałem się przedwczoraj, że są nowe badania, które pokazują, że jest bardzo szkodliwy. Okej, okay. Tak. Czyli tradycyjnie, tak. Masło, margaryna, tak. Masło, margaryna. Tak. A propos... A to muszę się zapoznać z nimi, bo to jest ciekawe, tak. Bo powiem ci, że tamte czytałem właśnie, bo był Nobel z tej autofagii właśnie, że jakby on uruchamia ten proces. I zastanawiam się... Czy to jest tak, że nie uruchamia, czy to jest tak, że przy okazji robi jeszcze wiesz, coś co, robi przy okazji jeszcze coś. Tak? Okay. Jak studiowałem medycynę, to nauczono mnie takiego przysłowia. W medycynie jak w kinie. Czyli po prostu dzieją się bardzo różne dziwne czasem rzeczy. Czasem słońce, czasem deszcz. Nie możesz przewidzieć pewnych szlaków metabolicznych, które się zadzieją w danym momencie, kiedy coś tam zastosujesz. Moja żona ma takie przysłowie, że organizm ludzki jest tak skomplikowany, że medycyna mogłaby wreszcie przestać się wypowiadać. Więc... Więc idźmy dalej już do tych różnych dziwnych mechanizmów, które powodują starzenie się i które przeciwdziałają starzeniu się. Przejdźmy do nicieni. Wykryto 5 genów, które wpływały na ich długość życia. One mają bardzo trudne nazwy, to takie jak HIPK1, DDOST, FGD6, PKD, PDK1. Ja tutaj wspomnę tylko o HIPK1, HIPK1. On na co wpływa? Wpływa na bardzo prostą rzecz, na coś, co się nazywa proteostazą, czyli na homeostazę wewnątrzkomórkową. Bardzo ważne, jeśli chodzi o długość naszego życia, jest to, żeby homeostaza wewnątrzkomórkowa była jak najlepsza, jak najdłużej. Żeby się nie tworzyły tam śmieci, o których będę za chwilę mówił. Żeby były błony komórkowe w dobrej kondycji i żeby była błona naszego jądra w dobrej kondycji. A propos margaryny. Dlaczego te tłuszcze zawarte w margarynie są takie niebezpieczne? Dlatego, że one są właśnie włączane do błony komórkowej, bo nasze błony komórkowe nie widzą różnicy między fajnymi lipidami i lipidami właśnie... z tłuszczy utwardzanych, a one działają bardzo źle na nasze błony komórkowe. One powodują tam stany zapalne, one niszczą te błony komórkowe tak naprawdę. Tak zwane trans, tak? Transtłuszcze, tak. One są najgorszą, no nie najgorszą, ale są trucizną po prostu dla nas. Podobnie zresztą jak fruktoza, o której za chwilę będę mówił. Ale z kolei te naturalne masło jest już chyba... Naturalne masło jest okej, okay, smalec tak, jest okej. Okay. Tak. Tak, ale to nie znaczy, żeby tego jeść nie wiadomo tak, ile. No, nie, nie, chodzi o to, żeby się tak, kąpać nie, zaraz. Dobrze, idziemy dalej. Drugi ten gen, DDOST, DDOST, on jest piekielnie ważny, bo on bierze udział w przetwarzaniu produktów końcowych z czegoś, co się nazywa glikacją białek. Co to jest glikacja białek? Glikacja białek to jest uszkadzanie białek wewnątrzkomórkowych przez cukry proste. Czyli takie cukry jak fruktoza i glukoza, przy czym z dużym akcentem na fruktozę. I co się wtedy dzieje? Te białka
które uległy glikacji, inaczej brązowieniu, to już są śmieci wewnątrzkomórkowe. To są po prostu, one się kumulują, tak jak śmieci wewnątrz komórki. Nie wiadomo, co z nimi zrobić. One tam po prostu zalegają. One się nazywają, mają śmieszną nazwę ages, czyli jak age, prawda, starzenie się. One się tam kumulują. Czyli, wewnątrz komórki. Czyli te twierdzenia takie dietetyków, tych, którzy tam doradzają gdzieś odnośnie diety, która ma służyć dobrej kondycji na starość i mówią o tym, żeby absolutnie ograniczyć cukry w jakiejkolwiek postaci, to ma to uzasadnienie właśnie tutaj. Ma. Cukrzyca i choroby sercowo-naczyniowe prawdopodobnie są związane głównie właśnie z tymi metabolitami, właśnie z tą glikacją białek. I teraz tak, zwróćcie uwagę na nasze współczesne owoce. Te współczesne owoce, które możemy kupić, są piekielnie słodkie. One już nie smakują tak jak owoce za naszej młodości, które były dużo mniej słodkie. Po prostu to są już pewne takie odmiany, które zawierają za dużo fruktozy. Za dużo tego cukru prostego, który wcale nie jest taki zdrowy. Bo zwróć uwagę na coś takiego, że jest przekonanie wśród bardzo wielu ludzi, że żeby być zdrowym trzeba jeść warzywa i owoce. Tak jakby te warzywa i owoce były stworzone przez przyrodę, przez taki rajski Eden po to, żeby człowiek był zdrowy. Tak naprawdę rośliny mają gdzieś nasze zdrowie. Owoce nie powstały dla nas, nie powstały dla człowieka. Owoce powstały po to, żeby rośliny się mogły rozmnażać. Im nie zależy na zdrowiu tych zwierząt, które zerwą te owoce, tylko zależą im na rozmnażaniu. Im zależy na tym, żeby te zwierzęta nie zdechły. Co więcej, jest jeszcze taki temat, że często w tych owocach i warzywach mamy jakieś substancje antyodżywcze właśnie w formie obrony tych roślin przed tym, żeby te nasiona nie były trawione i ostatecznie nie wyrosły. To głównie nasiona, bo ten miąższ jest jakby... Różnie to bywa. Powiem ci, że to naprawdę zależy. Czasami nawet w miąższu masz, czasami masz nawet w jakichś tam właśnie tych elementach, które jemy też z warzyw. To zależy od warzyw. No. Czyli wszystko z umiarem. No rzeczywiście, mnie bardziej ta chemia przeraża, tak, niż te naturalne środki, które mają tam czemuś służyć, a ta chemia, która jest związana z samym procesem uprawy, współczesnej uprawy na wielką skalę. Tak? To na pewno, tylko zwróćmy uwagę wszyscy, że współczesne odmiany, zwłaszcza owoców, to już nie są naturalne rzeczy. No prawda? Tak, a pamiętacie najsłodsze jabłka, które były kiedyś jeszcze za czasów PRL-u, nazywały się kosztele, prawda? To były triploidy. One miały potrójny gatunek, potrójny garnitur chromosomalny. To już były mutanty, prawda? No, wyhodowane, dlatego były takie słodkie. Ale złota Reneta. Cudowne jabłko. A te kwaśne jabłka, antonówki takie do ciast. Tak kwaśne, że aż... Ach, dobrze. Idźmy dalej. Leszek rozmarzył się. Tak. Stare gatunki jabłek. Tak. I ta prastara grusza słowiańska. I teraz a propos jabłka i Ewy i Adama i rozmnażania, więc... Słuchaj, Leszek, teraz... Tak. Dobrze. Więc, nie trzeba za każdym razem żebra wyciągać. Starzeją się te organizmy, które się rozmnażają płciowo. Gdyby Leszek pączkował, to by się nie starzał. Załóżmy, że mamy, że mamy Leszka pączkującego. Mechanizm ewolucyjny byłby taki, że zahamowałby działanie wszystkich mechanizmów metabolicznych i genetycznych, które by powodowały starzenie się Leszka. Leszek pączkujący byłby nieśmiertelny, a Leszek rozmnażający się płciowo jest śmiertelny. Dlaczego? Dlaczego tak jest? Bo geny mają gdzieś, czy organizmy rodzicielskie przeżyją. Geny dążą do tego, w organizmach, które się rozmnażają, dążą tylko do tego, żeby wyprodukować potomstwo. A dalej, co się dzieje z organizmami rodzicielskimi, to jest im już wszystko jedno, prawda? Wystarczy, że u niektórych gatunków jeszcze chodzi o opiekę nad potomstwem, tak? Nie u wszystkich, bo są takie gatunki, które złożą te jajeczka i radź sobie sam, prawda? Tak. Więc w życiu organizmów rozmnażających się, opartych na genach, jest pewna część nieśmiertelna i to są geny. I te geny przechodzą z organizmu na organizm. Natomiast życie pojedynczego organizmu naprawdę kompletnie nie interesuje. Więc gdyby Leszek się dzielił, tak, gdyby pączkował, to mechanizmy ewolucyjne doprowadziłyby do tego, że Leszek, każdy kolejny Leszek byłby nieśmiertelny. Tylko że Leszek A, który podzieliłby się na Leszka B i na Leszka C, zniknąłby. Leszek A by zniknął, prawda? Byłby Leszek B i Leszek C. Więc pytanie by powstało, czy Leszek B i Leszek C są tym samym, co Leszek A.
mamy problem okrętu Tezeusza, tylko tak, że deski zostały rozdzielone porówno na dwóch Leszków. Więc ja mam wątpliwości. Myślę, że Leszek aby jednak zniknął. To jest jakby podobnej natury chyba pytanie filozoficzne, jak to związane z klonowaniem tak, organizmów. Tak. Bo tutaj też w tym procesie doprowadzamy do powstania takiego samego organizmu. Tutaj doskonale wiemy, że jakbyś się sklonował, to nie będziesz tym drugim Leszkiem. No to nie będę identyczny tym drugim biologicznie. Ale czy to nie oznacza, że... No nie, to nie jest podział, ale czy to nie oznacza, że jakby kreuję drugiego siebie, który jest de facto mną, czyli ja staję się nieśmiertelny i tak dalej, i tak dalej, jest, i jakaś nieskończoność. Ja myślę, że gdyby podczas tego podziału była przekazywana pamięć, czyli osobowość, to ten B i C byliby tobą, tylko każdy by zaczął wieść równoległe życie. Ale to prawda? Jest świetnie pokazane. Ale nie byłoby kontynuacji ciebie. W podziale, jest... bo jest to... Dobrze, to pewnie do tego dojdziemy, tak? Do dokładnie tej koncepcji, tylko na trochę innym technologicznym poziomie, tak? No być może, wiesz co? No w każdym razie jeszcze... No, co jest? No, wpływ środowiskowy, oczywiście, o którym już mówiliśmy, czyli starzenie się skóry na przykład pod wpływem działania promieniowania ultrafioletowego, starzenie się płuc pod wpływem toksyn i tak dalej. No, to wszystko nas psuje, ale generalnie proces starzenia się to jest, tak jak według moich analiz, bo ja dosyć dużo o tym czytałem w trakcie pisania swoich książek, bardzo dużo się interesowałem w ogóle starzeniem się i starością, to jest generalnie psucie się na nas, naszych komórek głównie, pod względem bardzo mocno mechanicznym. Jest na przykład taka choroba progeria, okrutna choroba, podczas której jakby ludzie się starzeją w bardzo, bardzo przyspieszonym tam tempie. Dlaczego to jest taka, dlaczego ci ludzie się starzeją tak szybko w progerii? Nie wskutek działania nie wiadomo jakiej magii, po prostu istnieje uszkodzony gen, jeden gen, który koduje białko, które jest białkiem strukturalnym jądra komórkowego. Wystarczy, że struktura, tak jak mamy most, który jest źle, wadliwie skonstruowany, ta struktura jest niedostatecznie sztywna i już mamy organizm, który się szybko starzeje. Tylko wskutek tak banalnej rzeczy, jak brak dobrego rusztowania jądra komórkowego. Więc tego typu mechanizmy doprowadzają do starzenia się. Będziemy jeszcze o tym mówić, ale najpierw poruszmy różne teorie na temat procesu starzenia się. Więc tak, istnieje wiele tych teorii. Teoria altruistycznej śmierci, teorie genetyczne, teorie metaboliczne, ale najpierw, zanim do tego przejdziemy, to trzeba sobie powiedzieć, że nie wszystkie organizmy się starzeją, tak jak powiedzieliśmy sobie na początku, nie wszystkie. I to jest genialna rzecz, termin określający organizmy niestarzejące się, nazywa się zaniedbywalne starzenie się. To mi się strasznie podoba, ten termin. Zaniedbywalne... Drogi Wicieniu, zaniedbałeś proces starzenia się. Więc... Napraw się. Tak. Czy popraw się. Tak. Więc kiedy możemy stwierdzić, że dany organizm ma zaniedbywalne starzenie się? Wtedy, kiedy w miarę upływu czasu prawdopodobieństwo jego zgonu nie rośnie, a czasami nawet spada. I jego funkcje rozrodcze również nie spadają. I czyli taki organizm może zginąć, może umrzeć wskutek ataku drapieżnika na przykład, tak? Ale generalnie prawdopodobieństwo śmierci u takich organizmów z czasem nie wzrasta. I okazuje się, to było moje wielkie odkrycie, kiedy dawno temu, jak pisałem, nie wiem, któryś z tomów Game Decka, chyba ten, drugi sprzedawców lokomotyw, odkryłem to, że pan Caleb Finch stworzył takie pojęcie, zaniedbywalne starzenie się w 1991 roku. I on stwierdził, że aby je stwierdzić u jakiegoś gatunku, musi ten gatunek spełniać dwa kryteria. Brak obserwowalnego zwiększenia umieralności, a nie zmniejszenia zdolności reprodukcyjnej z czasem. Brak obserwowalnego zmniejszenia zdolności fizjologicznych, a nie odporności na choroby z czasem. Czy mamy takie organizmy na Ziemi? Mamy. Mamy. Pierwszym organizmem... jakich organizmów nie dotyczy zaniedbywalne starzenie się? Takich organizmów, które są, tutaj użyję dziwnego określenia, polikormonami, koloniami i kormusami. Bo to są też organizmy nieśmiertelne, które nie wiem dlaczego są wykluczone z określenia zaniedbywalne starzenie się. Więc zanim przejdziemy do tych polikormonów, właśnie nie wiem, czy przejdziemy, czy nie przejdziemy. Może umówmy te polikormony. Co to są polikormony? Więc...
Na przykład żeglarz portugalski. Nie wiem, czy wiecie, jak wygląda żeglarz portugalski. Jakiś ślimak, co to jest? Jezu, to ja nie wiem, jak to opisać. Żeglarz portugalski to jest tak, to jest pęcherz pławny, okay. Bo to pływa. Na tym pęcherzu pławnym jest taka płetewka i to jest żagiel. Pod spodem są takie długie witki na kilkanaście metrów. To są witki służące i do odżywiania się, one są parzydełkami, są bardzo groźne nawet dla człowieka, i do rozmnażania się. I to jest kolonia. I to jest kolejne, to nie jest jeden organizm, to jest tylko, to jest wiele organizmów tworzących coś jednego. Podobne totalnie do niczego, do statku kosmicznego to jest podobne. I to jest organizm śmiertelny, który nie podlega pod definicję zaniedbywalnego starzenia się, ponieważ kolonie nie podlegają pod te definicje. Ale my w gruncie rzeczy też jesteśmy kolonią komórek. Nie? Też jesteśmy kolonią komórek. No więc ja mam tutaj pewien problem z tymi koloniami, bo od razu sobie powiedzmy, co to są te kolonie, które są nieśmiertelne, ale nie podlegają pod definicję zaniedbywalnego starzenia się. Co to są te polikormony? To są fascynujące rzeczy. To są najczęściej rośliny modułowe. Czyli mamy sobie pęd, tak? Ten pęd jest nazywany rametą. Ten pęd się rozmnaża za pomocą takiej odnogi, tak? Ta odnoga się nazywa odrost, tak? I mamy kolejny pęd, kolejną rametę. I taka kolonia takich ramet to jest właśnie polikormon. I to są rośliny, które twierdzi się, że one są nieśmiertelne. Jedną z takich roślin jest topola osikowa. Słuchajcie, tutaj mam, nie mam pamięci, do liczby sobie zapisałem. Topola osikowa z gór Wasatch w stanie Utah liczy 47 tysięcy ramet, czyli drzew, zajmuje powierzchnię 43 hektarów, osiąga łączną masę około 6,5 tysiąca ton i żyje już tysiące lat, a nawet niektórzy naukowcy mówią, że żyje parę milionów lat na Ziemi. To jest jeden organizm, który nie jest traktowany jako organizm z zaniedbywalnym starzeniem się, bo jest kolonią. Inny taki organizm to jest Lomethia tasmanica. To jest jedyny organizm żyjący na Tasmanii z tego gatunku. To jest jeden organizm. Jedyny w swoim gatunku, jeden gatunek. Ma według badań 43 600 lat. Co jest ciekawe, porasta mniej więcej ponad 1 km kwadratowy porasta. Został odkryty w 1943 roku przez naukowca, który się nazywał Charles Denny King, i później on próbował znaleźć z powrotem ten organizm. Nie mógł go znaleźć, bo on się przesunął. Te ramety się przesunęły po prostu. I po jego śmierci w 1965 roku jego potomkowie odnaleźli go 5 km dalej. I to jest 400 do 500 krzewów i drzewek. To jest triploid. Nie wytwarza owoców i nasion. I wszystkie egzemplarze tego gatunku są ramety jednego organizmu, który żyje tam małe 43 tysiące lat. Czy to nie jest ten mechanizm taki, gdzie masz ten organizm i on jakby wypuszcza nowe, tak, a niektóre mu jakby obumierają. Obumierają. To tutaj są te porosty, nie potrafię wymienić, jak one się nazywają, ale znany jako Huberat, profesor UJ-u, fizyk, który zajmuje się biologią, swego czasu pamiętam, bo opowiadał o wyprawie na Antarktydę, w której brał udział, zresztą niejednokrotnie, właśnie zajmuje się badaniem tych porostów, które dokładnie w taki sposób funkcjonują, czyli one jakby przemieszczają się, wypuszczają te koralowce, podobnie, tak? Koralowce, tak, są podobnie, też koloniami, tak. Podobnie w ten sposób. Natomiast ja tu znalazłem gdzieś informację, że w 2018 roku grupa naukowców opublikowała artykuł, w którym przedstawiono, ale tylko jest napisane, możliwe dowody na to, że nagi kretoszczur nie jest narażony na zwiększone ryzyko śmiertelności z powodu starzenia się. W czasopiśmie E-Life, czyli pewnie życie, ale w formie elektronicznej to opublikowali. Tak, nagi kretoszczur, czyli Heterocephalus glaber. To nie jest enkoprofag? Nie, to jest jakiś nagi kretoszczur, no to już wygląda jak coś takiego. Ja wiem, ale to nie jest golec.
Nie wiem. Nie wiem. Brzmi jak z Fallouta coś. Tak, ale to jest dokładnie to, że nie jest narażony. Co nie, nie jest... znaczy, że nie ginie, bo może coś to pożera. Nie. Natomiast tak. Nie on jeden. I teraz właśnie przejdziemy do tych organizmów, które już są de facto. Znaczy, słuchajcie, ale czy to nie jest fascynujące, że na Ziemi żyją organizmy w zasadzie nieśmiertelne? Ta topola osikowa to był dla mnie strzał po prostu prosto w serce. Ja rozumiem, że ona się rozmnaża właśnie za pomocą tych pędów podziemnych, że to są nowe ramety i tak dalej, ale zwróćcie uwagę, że w przypadku tego organizmu te wszystkie mechanizmy psucia się są w dużej mierze wyeliminowane. Ale wiesz co, a weź taką zwykłą, ja miałem to w ogródku i to jak chwast mi rosło, to są, tylko teraz jak ona potocznie była nazywana, gatunek wiśni, drzewo, normalne wiśniowe drzewo, które rozmnaża się w ten sposób i rozrasta. Nie wiem, czy to można podciągnąć pod tego typu jakby działanie, że ona puszcza takiego pęda i kawałek dalej rośnie nowe drzewko. Można je obciąć jako nowe stosowanie, ale może to ona porasta coraz większe tereny, wypuszczając to tak jak pesz. No właśnie, i teraz wyobraźmy sobie... Czy ten pesz to jest nieśmiertelny właśnie, organizm? Ja się zastanawiam nad leszkiem, który wypuszcza pęd. Na przykład. I wraz leszek. To nie jest ten sam leszek, jako istota świadoma. To nie jest ten sam. A w tych topolach, o których mówiłeś, to jest ta sama topola? To jest ta sama topola, ale jak, no właśnie, czy... Jak ją obetniesz, to ona będzie sama funkcjonować? Słuchaj, my mamy takie widzenie ponadpowierzchniowe, prawda? Mhm. Wiadomo, że rośliny mają tyle samo masy swojej pod ziemią, co nad ziemią. Dla nas topola to jest to, tak, co jest nad ziemią. Przecież to, co jest pod ziemią, jest tak samo ważne, więc ona się rozmnaża tymi odrostami podziemnymi, tak, prawda? Więc co jest ważniejsze? Czy to, czego my nie widzimy, czy to, co my widzimy? Dla nas to, co my widzimy, ale tak naprawdę to, co jest pod ziemią, to żyje, prawda? No tak. Cały czas. Więc no to grzybnia jest nieśmiertelna, na przykład, można powiedzieć. Absolutnie. Tak. Grzebnia tak. I to jeszcze jest swoją masą, przekracza wszystko inne. Wszystko inne. I tworzy internet. Dochodzimy do tego, że po prostu świat jest niesprawiedliwy i są organizmy, które są nieśmiertelne. Więc najlepiej teraz, być starym grzybem, zapuścić grzybnię i tak. I teraz was zażyje, właśnie jeśli chodzi już te stricte organizmy, które mają zaniedbywalne starzenie się. No i jednym z nich jest stułbia. Stułbia to jest takie dziwne stworzenie, które ma do 3 cm długości, które wygląda jak taki cylinder z takimi wypustkami z jednej strony. Gęba stułbi to jest jednocześnie jej odbyt. Stułbia jest hermafrodytą. Stułbia się potrafi rozmnażać i przez pączkowanie, i płciowo, i może osiąść też jako polip. W dodatku niektóre stułbie, na przykład Turmitopsis nutricula potrafi stać się i polipem, i z powrotem stułbią. To jest jakby przejście do wcześniejszego etapu rozwoju i późniejszego. I u stułbi zauważono zaniedbywalne starzenie się, czyli ona się nie starzeje. Po prostu. Ona nie umiera ze starości. Jest to prosty organizm, ale no już właśnie. Organizm wielokomórkowy. Mhm. Tak? On już się składa z tkanek. Więc skubana no, ma fart. Druga grupa zwierząt, która być może należy też do organizmów w zaniedbywalnym starzeniu się, ale jeszcze za krótko żyjemy, żeby je dokładnie zbadać, to są niektóre zwierzęta, które ciągle rosną. I co do których zauważono, że one rosną i jakby chyba się nie starzeją. Na przykład sosna długowieczna, 4731 lat. To jest ta tak zwana oścista, tak? Nie wiem. Ona żyje w tych warunkach takich bardzo ekstremalnych, gdzieś w górach, i one są takie pokręcone. Pokręcone bardzo, są, tak. To jest sosna oścista. Ocenia się wiek tych zwierząt, o których powiem, albo roślin po liczbie słojów, a zwierząt po otolitach na przykład. Czy otolity to są takie kamyczki w organie związanym on występuje u niektórych kręgowców, bezkręgowców, receptory tak zwane grawitacyjne. To są fosforan węgla lub węglan wapnia. I im więcej tych otolitów jest w tym organie grawitacyjnym, tym organizm jest starszy. Małż, cypryna islandzka, 405 lat. Peurorudka rzeczna, też małż, 210-250 lat. Jeżowiec czerwony, 200 lat. Terpena karolińska, 138 lat. Żółw. Więc
Nie wiadomo. Rekin grenlandzki, no. Nawet 500 lat. No więc, niektórzy, tak. No więc nie wiadomo, czy one się starzeją. Ostatnio widziałem krokodyla, który ma 150 lat. Taka bestia normalnie wielka i ciągle rośnie. Ciągle rośnie. I żyje. No, więc... Czyli jak na kogoś mówisz, ty szczerzujo. Szczerzuję. To coś ty musi być, bo zaraz mówi się, że tacy ludzie to są tacy jadowici i tak dalej, to dłużej żyją, bo się konserwują. Ty scezuję. No tak, no więc jeszcze tutaj są homary, oprócz żółwi. Jest jedna ryba, karmazyn ostrooki, 205 lat, więc... Homary, gdzieś pamiętam, czytałem o tym, im się te pancerze degradują i ryzyko tego, że ktoś je pożre, wzrasta przez to. Tak, no więc istnieją być może właśnie wcale już nie takie egzotyczne gatunki jak stłubia, które mają tę cechę zaniedbywalnego starzenia się. Mm-hmm. Więc znowu wracając do tej naszej początkowej rozmowy. Leszek, wcale nie jesteśmy na takiej przegranej pozycji. Jak taki małż potrafi. Przestanę myśleć o śmierci. Albo chcę żyć. Hata Neville'a. Jestem stłubią. Może to czemu ja nie? No, tak, on żyje. Więc jeśli chodzi o te teorie starzenia się, dlaczego się starzejemy, jest ich kilka takich wiodących i one być może są komplementarne. Jedna z nich to jest teoria zaprogramowanej śmierci, czyli że mamy w swoich komórkach zegary, które liczą pewne cykle, nie wiem, cykl dzienny, trudno powiedzieć. Jak replikanci. Albo cykl tak? Dzielenia się komórki. To jest jeszcze coś innego, ja bym tego nie pociągnął, za chwilę będziemy o tym mówić, o podziałach komórkowych. Aha, czyli generalnie po prostu coś tam sobie liczy. Coś tam zliczają, no, prawda? Tak, jak elektronika w baterii laptopa, nie? I stwierdzają, że w pewnym momencie... Tak, wyłączamy, trzeba zmienić. Wyłączamy się. That's enough. Teoria kumulacji błędów, która do mnie najbardziej przemawia, to jest tak, po pierwsze czynniki mutagenne, czyli mutacje naszego DNA i przekazywanie tych mutacji kolejnym komórkom podczas podziałów komórkowych. To jest, czyli w tkance jest coraz więcej komórek, które posiadają jakieś tam mutacje. To jest pierwszy mechanizm. A to nie byłoby wtedy bardzo różne dla to starzenie się dla różnych organizmów, znaczy dla różnych ludzi tak naprawdę w tym przypadku, jeśli to by było to wiodące? No, myślę, że to nie jest wiodące. Myślę, że tego jest trochę. Myślę, że to nie jest wiodące, ale to może na przykład doprowadzać do rakowacenia, do nowotworzenia. No, rak to jest akurat nowotwór tkanki nabłonkowy, prawda? Bo to bardzo często jest używane, że rak to jest nowotwór, prawda? Nowotwór to może być mięsak albo rak. Rak to jest tkanki nabłonkowej, a mięsaki są z tkanek innych, prawda? No więc mogą prowadzić do tego. Dalej kumulacja śmieci wewnątrz komórki, czyli białka uszkodzone przez rodniki, o których za chwilkę będziemy mówić, i to się kumuluje. Te rodniki po prostu się kumulują. Rodniki, znaczy nie rodniki, tylko białko uszkodzone przez komórki. Czyli można sobie wyobrazić, że komórka to jest taki wielki worek, w którym są mechanizmy, które dobrze funkcjonują wtedy, kiedy nic im nie przeszkadza i nie ma żadnych śmieci. I tych śmieci przyrasta i one przeszkadzają. To są śmieci, to są białka uszkodzone przez rodniki, białka uszkodzone przez proste cukry, czyli wracamy do tej glikacji, i plus jeszcze rodniki uszkadzają błonę komórkową. Czyli tak jak mówiłem na początku, sama struktura komórki jest psuta, sam mechanizm przez śmieci, przez złą błonę, plus te czynniki, które generalnie uważa się za zaniedbywalne, ale chyba one też nie do końca nie są, czyli na przykład jakieś takie czynniki jonizujące, no tak, zewnętrzne, promieniowanie. No, to może prowadzić do właśnie uszkodzeń DNA i mutacji, jakby pociąga za sobą to. Tak, o to chodzi. No więc za chwilę jeszcze będziemy mówili o tym więcej, tylko jeszcze dodam taką teorię ewolucyjną, bardzo dziwną. Nie wiem, czy się z nią zgadzam, nie wiem, jakie będzie wasze zdanie. To jest teoria... To jest teoria, która się nazywa altruistyczne samobójstwo, która mówi o tym, że jednostka zerem, jednostka bzdurą, liczy się stado i w tym stadzie jednostka, która już się rozmnożyła, która już przekazała swoje geny dalej, wiedząc nieświadomie, na poziomie komórkowym wiedząc, że istnieje ograniczona liczba zasobów dla tego stada, sama stwierdza, że popełni samobójstwo.
na poziomie komórkowym. Po prostu stwierdza w pewnym momencie, to że dla dobra... To nie ma sensu, bo ci ludzie, którzy nie mają potomstwa, by żyli wiecznie. No, taka jest... To dopiero mi to mówisz? taka jest ta teoria, która mówi o tym, że organizm altruistycznie, który posiada te geny oczywiście, tej altruistycznej śmierci, bo mówi ta teoria o tym, że te geny się łatwo propagują. Dlatego, że ja, posiadając ten gen altruistycznej śmierci, przekazałem już ten gen dalej swojemu potomstwu. No ale skąd on to wie? No, komórki to wiedzą. Ale jak? Mój dziadek miał 6 potomstwa, dożył prawie setki. Profesor Iwanowska żadnego i też dożyła prawie setki. Nie, to nie jest dobra. No więc mi się wydaje, że troszeczkę jest to taka teoria poetycka taka, tak, prawda? To się poświęcam, bo ograniczone zasoby i tak dalej. No, skąd komórki wiedzą, że są ograniczone zasoby? O, komórki wiedzą strasznie dużo. Boże, jak Ale słuchaj, powiem ci, wiesz, to jest trochę dziwne, bo jakby nie ma mechanizmu, który by był w stanie im przekazać informacje przecież o tym, że ty masz to potomstwo, to jest raz, dwa, a nie to był jakiś po prostu, wiesz, stosunek niezakończony zapłodnieniem, a dwa, że tak naprawdę mielibyśmy tutaj bardzo konkretne dane, czyli ludzie bezpotomni by żyli dłużej, a przecież wcale tak nie jest. No więc tak... To jest ta teoria ewolucyjna, która mówi o tym, że generalnie genom organizmów rozmnażających się płciowo zależy wyłącznie na wydaniu potomstwa, a później ewentualnie na wydaniu tego potomstwa, a później radź sobie sam. W związku z tym ewolucja eliminuje, tak jak sobie mówiliśmy przy poprzednim naszym spotkaniu, ewolucja eliminuje geny, które powodują geny letalne do momentu rozmnożenia się, a później już im jest wszystko jedno. I tutaj jest coś jakby w tym stylu. Dziękujemy. Ewolucja. Dziękujemy ewolucji. No tak, tak, tak. To jest. Tak. No więc znowu wracając do nicieni, odkryto coś, co się nazywa somatomedyną C. To jest tak zwany insulinopodobny czynnik wzrostu. I to jest coś, co wydłuża życie. I co to robi? To stymuluje rozwój kości i wytwarzanie masy mięśniowej. Ten czynnik. No więc... Warto to mieć. A mogę, przepraszam, zapytać o jedną rzecz. Tylko nie o wielbłądy. Nie możesz. Tylko nie o wielbłądy. Dobra, to już nie mam pytań. Nie. Słuchaj, zapytać chciałbym o to, bo gdzieś mi taka informacja, przypominam sobie, przeleciała, że komórki te właśnie, te uszkodzone, te nowotworowe, które tak narastają, że to one są bardziej nieśmiertelne niż cała reszta. Już o tym będę mówił, to jest prawda. A, masz to w temacie, tak? W swoich notatkach. Niestety nowotwór jest nieśmiertelny. Nowotwór jest nieśmiertelny i zaraz się dowiemy, jak on postaje. To może jakbyśmy się znowotworzyli cali, to będziemy nieśmiertelni. Nieśmiertelni, tak. Więc już o tym mówimy. Telomery. Co to są telomery? To są końcówki genów, tak? To są końcówki naszych genów. Okazuje się, że to są bardzo, bardzo ważne fragmenty DNA, które są na końcu tych nici DNA i one ulegają skracaniu przy każdym podziale komórkowym. Teraz tak, żeby mieć wyobrażenie, jakiej długości są telomery, czyli to końcówki genów, prawda? W chwili zapłodnienia telomer ma długość około 10 tysięcy par zasad. Czy to jest dużo, czy to jest mało? 10 tysięcy. No, chromosom ma 130 milionów par zasad, a pojedynczy gen ma około 120 tysięcy par zasad. Więc telomer ze swoimi 10 tysięcami to nie jest dużo. Tak? Przypominam, 120 tysięcy to jest gen statystyczny, a telomer 10 tysięcy. W momencie narodzin on już jest skrócony, telomer, do 5 tysięcy par zasad. Więc to jest już końcóweczka, prawda? I teraz tak, dlaczego telomery są takie ważne, bo nasze komórki się dzielą, a jak się dzielą, to za każdym razem dzielone jest też nasze DNA. A nasze DNA dzielone jest dzięki enzymowi, który się nazywa polimerazą DNA. I teraz tak, jak działa ten enzym? To jest wielkie przekleństwo naszego organizmu. Ja będziemy to pokazywać. Zademonstruję to na... Dobra, poczekaj, tylko włączymy tutaj systemy wszystkie szpiegowskie. To jest ta wstążka, to jest DNA, które trzeba powielić przed podziałem komórki, tak? Więc na tym DNA sobie staje ten samochodzik. Ten samochodzik to jest polimeraza DNA.
I co jest ważne, że ten enzym, polimeraza DNA, nie jest w stanie powielić tego fragmentu, na którym stoi. W związku z tym, jak ona odtwarza DNA, to ona odtwarza to DNA od tego momentu. Od tego momentu, tak? Czyli następny fragment DNA jest krótszy o ten odcinek. Podzieliła się komórka, mamy komórkę potomną, prawda? Następny podział rozpoczyna się od tego miejsca, prawda? Czyli następna nić DNA już stworzona będzie krótsza znowu o ten odcinek i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. W pewnym momencie ta nić DNA w obrębie telomeru staje się bardzo, bardzo krótka. A w momencie, kiedy nić DNA staje się bardzo krótka w obrębie telomeru, czyli następuje to słynne skracanie telomerów, to co się dzieje? Po pierwsze, zaczynają być produkowane białka, które hamują produkcję tak zwanego czynnika EF, czyli elongation factor. Co to jest elongation factor? To jest taka część rybosomu. Wiemy, czym jest rybosom? Powtórzymy sobie, czym jest rybosom. Rybosom to jest coś takiego, że to jest teraz ten samochodzik to jest rybosom. To jest coś takiego, że kładzie się na rybosomie nić mRNA i rybosom szczytuje trzy zasady, tak? I dołącza tutaj dołącza jeden aminokwas, tak? I tworzy w ten sposób nić białka. Znowu szczytuje trzy zasady mRNA, dołącza kolejny aminokwas. Znowu szczytuje trzy zasady mRNA, dołącza kolejny aminokwas. I w ten sposób tworzy nam się cząstka białka. W ten sposób działają rybosomy. Ale tylko wtedy, kiedy jest na nich obecny czynnik EF. W momencie, kiedy czynnika EF nie ma, rybosom przestaje działać, czyli przestaje produkować białka. Gdy telomer zanika, czyli gdy ta końcówka DNA jest już taka krótka, że w zasadzie jej nie ma, komórka przestaje się w ogóle dzielić, już nie ma możliwości podziału i większość komórek w tym momencie umiera. To jest ta śmierć komórki, która następuje tylko dlatego, że polimeraza DNA działa tak głupio. Mhm. Polimeraza DNA po prostu działa jak kombajn, który nie potrafi powielić tego, na czym stoi, prawda? Jak samochód, jak traktor, który ma straszną wadę konstrukcyjną. Ten enzym powinien umieć powielać DNA w całej długości, a nie w długości, która jest przed nim, a to, co jest pod nim, już nie może być powielone. Powinien móc zczytać to, co jest pod spodem. Powinien móc zczytać to, co jest pod spodem. I tylko z powodu tego braku, tego błędu konstrukcji tego enzymu skracają nam się telomery. Skracanie telomerów doprowadza do tego, że przestają się produkować białka, bo brakuje tego czynnika ETF. Ale w procesie chyba wzrostu organizmu, takim jak on jest jeszcze malutki, to jest taki chyba jakby odwrotny proces, tak? Nie, czy nie? Od samego początku. Masz tyle tych podziałów komórkowych na początku, żeby stworzyć to coś, tak? Co później się urodzi, że aż połowa ci znika. Połowa telomera znika. Mam właśnie pytanie, no bo ten proces, o którym tu opowiedziałeś, no to zauważono, że te homary, które przywołałeś, że tam u tych homarów to nie działa w taki sposób, że to jest... Bo istnieje enzym polimeraza, tylko telomeraza, która odtwarza telomery. A, dlatego mi się... I zaraz o nim powiemy, bo to jest w ogóle kosmos. No właśnie, jest fajny, ale nie fajny. Tak, właśnie. No więc generalnie jak się już skrócą te telomery, przyczepiają się do DNA tak zwane DNA binding proteins, czyli białka wiążące DNA, blokują w ogóle komórkę i komórka ulega apoptozie, czyli śmierci, ale takiej śmierci bardzo ciekawej, bo to nie jest taki rozpad typu rozpadam się, rozlewam się i tak dalej. To jest elegancka śmierć. Ta komórka, no tak, bo ta komórka... Pisze te haiku jeszcze. Tak, jeszcze te haiku, tak. Otacza poszczególne części swojego wnętrza jeszcze błonami, właśnie błoną komórkową i te mniejsze banieczki powstałe w wyniku śmierci komórki są zżerane przez komórki żerne, przez makrofagi. To jest apoptoza. To jest fajna taka śmierć komórki zaprogramowana. Wtedy, kiedy ta komórka osiąga coś, co się nazywa limitem Hayflicka, czyli ten limit to jest określa tę liczbę podziałów możliwą wskutek skracania się telomerów. I teraz tak, 1 na 3 miliony komórek, która ma już skrócone telomery, próbuje się bronić, mówi nie chce umierać, prawda? Chce się dalej dzielić i ona wytwarza w sobie telomerazę, czyli enzym odtwarzający telomery. Cudownie.
I staje się komórką nowotworową. I na tym, tak, i w tym momencie jest dramat, bo i staje się komórką nieśmiertelną. Owszem, ale zepsutą. I na tym polega dramat. Ale poczekaj, zaraz. No bo telomery skracające się są zegarem, który odlicza do tego, żeby zaszła apoptoza. A komórka nowotworowa ma inną, nazwijmy to, specjalizację niż komórka, z której powstaje. Tak. W sensie, gdyby się dzieliły dalej, to spoko. Tak. Ale ona jest niefunkcjonalna. Tak. Więc tutaj musi zajść jeszcze oprócz tego mutacja, która sprawia, że jest ona niefunkcjonalna i zaczynają się dzielić komórki, które są nam niepotrzebne. Dzieje się z nią prawdopodobnie, tak jak wszystko, co się dzieje wewnątrz komórek, jest to mechanizm wieloczynnikowy. Natomiast z tego, co wyczytałem, właśnie to, że komórka próbuje wytworzyć telomerazę i próbuje się bronić w ten sposób, to właśnie rozpoczyna tę kaskadę, która zamienia ją w komórkę nowotworową. Więc do czego zmierzam? Mechanizm, który jest wytworzony naturalnie, czyli załóżmy sobie, antropomorfizujmy naturę w tym momencie. Nie powinno się tego robić, ale antropomorfizujmy. Natura sobie myśli, sobie życie. Tak, natura mówi sobie, chce stworzyć tkankę, która będzie nieśmiertelna. Wiadomo, że pewne komórki będą się w niej psuły, bo są te śmieci, jest ta glikaza, są te wolne rodniki, są te mutacje, więc komórki będą się psuły, to one będą tam zżerane przez makrofagi i co? Inne komórki będą się dzieliły i będą zastępowały stare komórki, te zepsute. Jest to mechanizm w zasadzie idealny. Cały czas zastępujemy stare, zepsute nowymi, młodymi. I wszystko by działało idealnie, gdyby nie te skracające się telomery. Gdyby tylko enzym, który będący polimerazą telomerów, prawda, polimerazą DNA, odtwarzał całą długość DNA, telomery by się nie skracały. Czyli jeden z podstawowych czynników naszego starzenia się zostałby wyeliminowany. To jest naprawdę proste, znaczy tak jak się tego o tym słucha, prawda? Trzeba by było zmodyfikować nie telomerazę, tylko polimerazę DNA. Tak, tak. Żeby ona czytała pod spodem po prostu. Otóż właśnie. No i właśnie i tutaj znów wracamy do Homara, bo on to stosuje w praktyce. Właśnie. To co u nas komórki rakowe stosują, to stosuje Homar. Więc widzisz, Leszek, nie jest tak źle. Wiesz, bo to nie jest, to nasze starzenie się wcale nie jest takim procesem. Ale Homar i tak umiera. Zjedzony w brzuszku Leszka. Właśnie nie, bo to co teraz. Homar rośnie i funkcjonuje dlatego, że linieje. Tak. Im jest większy, tym bardziej linieje, a to wymaga bardzo dużej energii i on generalnie umiera z wycieńczenia. A nie jest tak, że już nie jest w stanie w pewnym momencie wytworzyć tego pancerza, tak, prawda? Tak, no po prostu z wycieńczenia. To są też banalne energetyczna, sprawa energetyczna. To są też banalne mechanizmy. Ja ostatnio wyczytałem, jak umierają słonie. Słonie umierają z głodu. One mają, tak jak człowiek ma... Ale też się nie starzeją, bo słonie też są bardzo długowieczne. Też się nie starzeją, znaczy nie wiadomo. Po prostu nikt tego nie sprawdził. My mamy dwa garnitury zębów. Zęby mleczne i zęby stałe. Słonie mają kilka garniturów, tych zębów stałych. Nie pamiętam ile, tutaj się kropnę, chyba ze 4. To trzeba będzie sprawdzić. Więc jak im się ścierają te zęby, to zastępują je nowe garnitury. I w pewnym momencie im braknie po prostu. I w pewnym momencie te słonie po prostu nie mają jak żuć, więc to są banalne mechanizmy, prawda? Pozaustrojowo. Sztuczne szczęki. A rekiny ten problem rozwiązały w ten sposób, że im zęby rosną całe życie. Bo one nie mają zębów. Rekiny mają wyrostki, te kostne, ale podobno też... Rekiny to są chrzęstno, tak? Szkieletowe? Tutaj nie będę w to wchodził. Nie wiem. To zresztą nie ma znaczenia dla naszego tematu. No, ale coś im tam rośnie całe życie i całe życie mogą jeść. Tak, mogą, ale podobno też tracą te swoje wyrostki. No bo ludzie się coraz mniej kąpią i one nie rosną, nie jedzą i... No i Hollywood z głodu. I znowu z głodu. I zobacz, tak jak słonie z głodu, tak rekiny z głodu. I teraz przechodzimy do... Czyli widzisz, nie jest tak źle. Nie jest tak źle. Przechodzimy do tych słynnych... Jestem homarem. Do tych słynnych wolnych rodników. Homar. Dlaczego zła? Bo nie pamiętam już. No czytałem, że tak naprawdę słowo rodnik by wystarczyło. No bo muszą być jakieś niewolne rodniki wtedy. Wiesz co, bo to jest coś takiego jak bozon Higgsa. Wiadomo, że każda cząstka jest albo fermionem, albo bozonem. W związku z tym to jest cząstka Higgsa, która jest bozonem, prawda? Dziennikarze podchwycili, że to jest bozon, bo to fajnie brzmi. Mam wrażenie takie. No ale mówi się na bozony pośrednicze, bozon W, bozon Z. Też nie wystarczyło. Ale ja mówię W, one, Z, one.
No, na przykład. Na przykład. Dobra, wracamy, wracamy do rodników. Więc co to są rodniki, które uszkadzają błony komórkowe, które tworzą śmieci wskutek tego, że się przyłącza, że psują białka i te białka sobie leżą. Co to są rodniki? To są atomy lub cząsteczki zdolne do samodzielnego istnienia, mające jeden lub więcej niesparowanych elektronów. No tak. Przez to są nietrwałe i aktywne chemicznie, tak? I one najczęściej to są tak zwane reaktywne formy tlenu, RTF, RFT, RFT, czyli i tutaj to Leszek będzie rozumiał, ja mniej, bo może ty będziesz rozumiał też. Dzięki. Tlen single, wiesz co, ja się tego kiedyś uczyłem, ja to wszystko wiedziałem, ale tlen singletowy, ozon, no to wiadomo, rodnik wodoronadtlenkowy, anionorodnik ponadtlenkowy. Czyli to jest jedna z takich cząstek, które występują po dysocjacji wody i on ma właśnie niesparowany elektron. Właśnie. On się łatwo, to tak samo jak ten, jak tlen, jak tlen jednoatomowy albo tlen trójatomowy, czyli ozon. One bardzo łatwo, one są takie, chodź do mnie, tak? One bardzo chętnie. To są właśnie rodniki. One są chętne, żeby się gdzieś przyłączyć, gdzieś przyczepić. Anionorodnik ponadtlenkowy i rodnik hydroksylowy. Hydroksylowy to jest OH właśnie. Tak. Dobrze, więc i jest jeszcze ważny nadtlenek wodoru. To jest reaktywna forma tlenu, która nie jest wolnym rodnikiem, ale odgrywa istotną rolę w tych procesach. Czyli nitro. Nie, to azot. I teraz tak, o co chodzi? Azotu. Istnieje coś takiego jak kaskada oddechowa, łańcuch oddechowy na mitochondriach, czyli na tych organellach, które są wewnątrz naszych komórek. Podobno to kiedyś były w ogóle osobno, tak w procesie ewolucji. Stwierdziły, że komitywę zawiążą. Tak, komitywę zawiążą. I to jest ten słynny proces, w którym ADP zamienia się w ATP, a później uwalniana jest energia, odłączając tę resztę fosforową i znowu z ATP czyli powstaje. To tak zwane spalanie, o którym w szkole uczą. Tak jest. I tam, słuchajcie, jak my się starzejemy, to coś się psuje w tym, jak zwykle, w tym łańcuchu. Nie wiem co. I wtedy same jest wzmożona wtedy jest produkcja tych anionorodników ponadtlenkowych, które same inicjują łańcuch reakcji wodorodnikowych lub z których powstają rodniki hydroksylowe, czyli generalnie tych rodników coraz więcej jest. I one wiążą białka, psują białka i teraz uwaga, to będzie śmieszne, co przeczytam, z tego powstają związki chemiczne o nieznanej strukturze. I właściwości biochemicznych, które mogą być przyczyną powstania wielu patologii, czyli to są znowu śmieci. Czyli generalnie przyłącza się taki cholerny rodnik. No tak, to jeden, tu drugi, reaguje tu i psuje tak. Te białka. I jeszcze wołają kolegów. Tak. I nie jest mamy... impreza, chodź rodnik. Ale to tak wygląda. Tak. I stany chorobowe, będziemy się rozmnażać których etiologii lub przebiegu udokumentowano uczestnictwo RFT, czyli reaktywnych form tlenu, to są takie choroby nowotworowe, miażdżyca, zawał mięśnia sercowego, katarakta, ostra niewydolność oddechowa, choroba Parkinsona, reumatoidalne zapalenie stawów, rozedma płuc, choroby neurologiczne. A będzie ich tylko więcej. A będzie ich tylko więcej. I to jest ta trójca święta, bym powiedział, związana ze starzeniem się, czyli telomery, które się skracają, a nie muszą, oraz śmieci wynikłe z glikazy białek i z wiązania, znaczy psucia białek przez rodniki. Gdyby temu przeciwdziałać, czyli mieć jakichś śmieciarzy, tak, którzy wywożą te śmieci z komórki, naprawiały błony komórkowe. I później makrofagi, czyli komórki żarne, by żarły te śmieci oczywiście. Mniam by było. Tak. I gdyby była telomeraza, to nie byłoby tak źle. Tak, ale też... Albo inaczej skonstruowana ta, której nazwy nie zapamiętam, jak Voldemorta, to co czyta. Polimeraza DNA. Dokładnie, gdyby była skonstruowana inaczej tak. I czytała pod spodem. To nawet chyba byłoby sensowniejsze, bo nie byłoby tego zagrożenia nowotworzeniem ze strony telomerazy. Tak, no bo jest teoria związana z systemem... Powinien być jak hamulec na tarczach, że z dwóch stron działa. Tak, oczywiście. No, jest teoria związana z systemem odporności, która mówi o tym, że starzenie się to jest przeciwdziałanie rakowi. Postawiona trochę na głowie, czyli żeby organizm nie zrakować, o to się starzeje. No takie sobie. No więc a propos, dlaczego owca Dolly umarła dosyć szybko? Dlatego, że ona właśnie była sklonowana, a klon to jest organizm, który posiada już komórki o krótszych telomerach. W związku z tym szybciej się starzeje, to jest proste. Tak? Dlatego replikanci szybciej umierają. Dlatego replikanci umierają, tak. Oni mieli przycięte w ogóle te łańcuchy tak. Po to, żeby ta liczba tych jakby kluczowych... czynności
skrócona była do jakby tego tych 4 lat, tak? 4 lata a podziałów. Ja w ogóle się zastanawiałem nad tym ostatnio, nad światem Blade Runnera i Udika, na tą jego powieścią. Miałem ją wziąć i zapomniałem. Dlaczego androidy, czy androidy ma śnią o elektrycznych owcach? I doszedłem do wniosku, że to jest tak okrutny świat, w którym jakby dopuszczono do produkcji w zasadzie ludzi, samoświadomych istot ludzkich, które żyją 4 lata czy 3, ja już nie pamiętam tak, dokładnie. Tak, tam jakoś krótki ten i w dodatku można do nich strzelać, jak tylko pojawią tak, się na ziemi. Oni są uważani jako przedmioty, dokładnie tak jak ta cała masa tych zwierząt, które tam są, bo jest moda na to, żeby posiadać w ogródkach, na dachach tych tak. super wieżowców tak. swoje zwierzątka i ten główny Deckard przecież on tę owcę kupuje tak, później, tak. A on też nie wie, czy on nie jest przypadkiem, to jest nie, genialna powieść, naprawdę wspaniała. Słuchajcie, jesteśmy w Pop Science, to zanim no to przejdziemy dalej, bo tak. podsumowałeś teraz te trzy koronne, że tak powiem, argumenty, dlaczego się starzejemy i co można z tym zrobić, to zanim przejdziemy do rozwiązań, to może byśmy spopowali. Co tam ten... No ja mam trochę o trochę dalszych jakby rzeczach, ale tak. No to chyba, że wydaje mi się, nie, że te mechanizmy, o których tutaj mówiliśmy, one zostały w sposób naturalny zaadoptowane przez wampiry. Bo wampiry są tymi stworzeniami, które nie wiadomo skąd tam są, ale są i w ślepowidzeniu i potem w kontynuacji tej słynnej jakby powieści Wattsa Echopraxii tutaj są wampiry nieśmiertelne, które dodatkowo jeszcze cierpią na tak zwaną tą skazę kątową, czyli mają uczulenie na kąty proste, stąd też to nasze przekonanie, że się boją krzyża. Czytałeś to, tak, czy nie? Ale to może mieć podstawę, nie? Bo przecież nasze rozpoznawacze wzorców w mózgu, w neuronach, w kolumnach neuronalnych, one reagują przecież na tak, jakieś takie tutaj, kształty podstawowe, może za bardzo reagują. I tutaj też jest, bo tu jest taka bardzo, bardzo wesoła wesoła drużyna. No ślepowidzenie to jest jeden z najlepszych tych kontaktów z obcymi. Tak obcymi, że aż trudno ich sobie wyobrazić. Natomiast tutaj mamy jakby, czy troszeczkę z innej strony, ale ta sama jakby to samo uniwersum, tak? Ale to, do czego jakby zmierzam, to są wampiry. No bo w pop no to wiadomo, musimy się do popkultury jakoś odnosić. Wampiry są bardzo mocno obecne już od czasów Drakuli, pewnie wcześniej. Dlatego po tę książkę nie miałem akurat Drakuli, nie wiem, gdzieś na półce mi zniknęła. W każdym razie wampiry na pewno rozwiązały problem z telorazą, tak. i z rodnikami, i z śpiewami. Tak. A skoro jesteśmy w pop i muzyka, to tutaj na tej płycie, którą słucham od czasu, gdy zobaczyłem ich w 1987 roku w Spodku na koncercie Metaliki. To bardziej mi się podobał ten zespół na scenie niż bohaterowie tego czasem wieczoru. Tak, tak i zacząłem ich wtedy słuchać. Taka muzyka dosyć ostra. I tutaj jest utwór Vampire. You got me, Vampire. Dlatego bardzo się to łączy. Taki, tak? taki tandem. Pewnie będziemy mówić jeszcze dzisiaj, bo przywiozłeś Marcinie tego z Tolkiena, więc będziesz mówił o istotach nieśmiertelnych innych. Tak. No bo Gandalf był też nieśmiertelny. On prawda? Był coś na M. Sprawdzimy to zaraz. Oczywiście. Ta nieśmiertelność w fikcji, ja tutaj też mam tutaj troszeczkę tych jakby przykładów, ale już mówię, przykłady demony tutaj. I stari. Tak. To są ci czarodzieje, tak, w świecie Marcinie, Tolkiena. A co u ciebie możemy znaleźć w twoim półtora metra Marcina Sergiusza Przybyłka? Wiesz co, ja mam tutaj różne rzeczy, ciekawostki, ale one są wpisane w narrację związaną z tym, jakie problemy może stworzyć nieśmiertelność. Okej, to potem. Może potem. I ta nieśmiertelność też, tak jak myślę, że dojdziemy do tego, do tej nieśmiertelności, która u ciebie jest, bo nieśmiertelność u ciebie bierze się
jakby z technologii, która pozwala na nieśmiertelność, bo my możemy próbować biologicznie to rozwiązać, czyli wziąć strzykawkę i wstrzyknąć sobie te telomerazy, tak? Czyli te enzymy, które będą tam ten twój samochodzik, mówimy won. Natomiast możemy inaczej zadziałać, czyli uwolnić się od bagażu biologii. No tak. No i o tym będziemy pewnie też mówić. No też, tak. Ale teraz lecimy dalej w takim razie. Mamy ten trójce. Tak. No i jeszcze są takie ciekawostki, no, że sztywnieją nam soczewki, prawda? Dogrzebałem się, że jak się doustnie podaje u szczurów resveratrol, czyli ten antyoksydant słynny zawarty w czerwonym winie. Tutaj od razu notatka, że tak powiem, mentalna. W winie jest go za mało, żeby działał. Musielibyście się zatruć winem na śmierć, żeby go tyle dostarczyć, ile trzeba. Niemniej podejmę próbę. I podano... Słodkie czy wytrawne? Chyba wytrawne czerwone wino, nie jestem pewien. I teraz tak, podano tym szczurom jeszcze dwa rodzaje bakterii. Enterococcus faecium WB2000 i Lactobacillus pentosus TJ515 i to uelastyczniło u szczurów soczewki. Proszę bardzo. Dwa rodzaje bakterii i resveratrol. Nie, te bakteria, skąd już widzę jogurty z tym. Skąd wziąć moje jogurty? Czerwone wino z bakterii. Wiesz co, jak ja czytam Enterococcus faecium, plenokoki, coś tam, kukuryki, tak? Jakieś tam są te bakterie, które są dosyć szkodliwe chyba. Ja pneumokoki, tak? Pneumokoki, to wiadomo, Ale to nie są pneumokoki. Ale te faecius to mogą zapalenie spojówek powodować. Tak mi się wydaje. Wszystko z koką się kojarzy. Zastanawiałem się, dlaczego włosy siwieją. Nie wiem, czy to ty, Leszek, mnie zapytałeś, dlaczego włosy siwieją. Nie, obrwi mnie. No właśnie, ja bym się dowiedział, bo ja mi coraz bardziej siwieją. No siwieją, więc są w ogóle dwa rodzaje melaniny. Dwa rodzaje melaniny zawarte w melanocytach, czyli w komórkach barwnikowych, które barwią nam włosy. To jeden to jest eumelanina, która występuje we włosach czarnych, brązowych i blond. Mhm. I feomelanina, która występuje we włosach rudych. I teraz tak, myślano do tej pory, że po prostu melanocyty, tak jak wszystko się starzeje i przestają wydzielać tę melaninę w mieszkach włosowych i włosy uzyskują swój naturalny kolor, czyli siwy. To jest naturalny. No proszę. Tak. No, jesteście panowie ty eko. Farbowany lisie. Więc okazuje się, że komórki będące melanocytami, one migrują. Latają sobie w górę i w dół mieszka włosowego i zamieniają się cyklicznie w komórki macierzyste. A potem z powrotem wędrują w dół, zamieniają się w melanocyty i barwią. W górę, macierzyste, w dół i barwią. Czy ten proces może jakoś dramatycznie szybko zachodzić? Bo ja słyszałem o tym, że ludzie są w stanie pod wpływem silnego stresu osiwieć praktycznie natychmiast. No ale ten włos musi wyrosnąć przecież, nie? Jak już jest zabarwiony, to jak ma no, właśnie, gdzieś tam były takie opowieści, że ktoś, ojej, zobaczył ducha i osiwiał. I osiwiał. No więc to jest nielogiczne, bo ten barwnik, który już jest we włosie, on nie zniknie sam z siebie. Rozumiem. Nie może włos... Czyli to są po prostu jakieś bzdury, tak? Tak. Okazuje się, że te komórki w pewnym momencie przestają migrować. Brak migracji jest powodem tego, że siwiejemy, a nie samo starzenie się melanocytów. Znaczy one się starzeją w inny sposób niż myślano. Nie tak, że one się starzeją, tylko przestają uprawiać ten cykl macierzysta, melanocyt i tak to się kończy. Dziwne, nie wiedziałem. Czyli też muszą mieć jakiś rodzaj zegara, wiedzieć skądś, kiedy przestać. Tak. No więc psychologia starości, tak? No wiadomo, że... Ale to teraz zobaczcie, to jest też ciekawostka, bo jeżeli to jest niepowiązane z tym cyklem telomerazy na przykład, tylko jeszcze z czymś innym, to mielibyśmy sytuację, w którym wymyśliliśmy lek na starość, nasze komórki się już nie psują, ale siwiejemy. Ale przecież może inaczej. Bo teraz sobie skojarzyłem, przecież paznokcie i włosy rosną nawet po śmierci. Nieprawda. Nieprawda? Nie. Po prostu się wysuszasz i ci się wydaje, że podciąga ci się tutaj na przykład ta część ze skórką. W ten sposób. Znowu gdzieś tam, wiesz, jakiś film ktoś kiedyś puścił w telewizorze. Mema jakiegoś, Leszku, przeczytałeś po prostu. Zęby rosną, tak. Tak się zastanawiam, czy mówić o tej psychologii starości, bo to wiadomo, że jak człowiek jest starszy, to jest... Może przejdźmy do mięsa, że tak powiem. Do mięsa. No więc tak, jak można przeciwstawić się starzeniu? Więc teraz przechodzimy w obręb fantastyki. Część druga. Jak nie umrzeć? Więc tak, to już wykoncypowaliśmy. Po pierwsze, stworzyć taką albo polimerazę DNA, która
która replikuje DNA tak jak trzeba, a nie dopiero to, co jest przed nią, albo stworzyć taką telomerazę, która nie powoduje nowotworzenia. Po drugie, stworzyć enzymy usuwające białka zniszczone przez wolne rodniki, stworzyć enzymy naprawiające błony komórkowe zniszczone przez wolne rodniki, stworzyć enzymy usuwające białka zniszczone przez glikazę białek, czyli przez cukry proste. Tak? I to nie jest tak, że my musimy dostarczać dobre lipidy, które by były w stanie się dosztukować, tylko nie ma po prostu mechanizmu, który by to robił i naprawiał te błony. Wiesz co, powinien być taki mechanizm, tylko on jest może za wolny. Bo mamy w drugą stronę. Jak będziemy dostarczać na przykład tłuszcze trans, to tak, one się będą wbudowywać, tak, a strukturalnie są nieodpowiednie. Nieodpowiednie. Jak będziemy sobie jakieś omega-3 głównie dostarczać, inne tego typu rzeczy, to one się będą wkomponowywać i dłużej wytrzymają. Poza tym tłuszcze trans powodują nie tylko uszkodzenie komórki, w którą się wbudowują, ale powodują stany zapalne i też psują komórki sąsiednie. Mhm. To jest powiązane, tak? Komórki nie są samotną wyspą. Więc co, oczywiście powinien być mechanizm usuwający mutacje DNA, tak? To też taki enzym by się przydał, tak? Czyli generalnie doprowadzić do sytuacji, kiedy komórki mogą się mnożyć, zastępować stare komórki, usuwanie śmieci i tak dalej. To już jest proste. No jest jeszcze coś takiego jak czynnik Yamanaka. On powoduje zresetowanie tak zwanego epigenetycznego zegara. Czyli ten zegar, o którym mówiliśmy, który być może działa jeszcze w innym mechanizmie, on jest resetowany przez ten czynnik Yamanaka. On dostał Nobla za to, za ten czynnik. Jest gen NFEB, który powoduje młodnienie skóry. U myszy, tak. U myszy. Dobrze, że tym motomyszą z Marsa. Jest szczura z Marsa. Jest gen Kloto, który zwiększa plastyczność synaptyczną, czyli to jakby zadbać o to, żeby ludzie w przyszłości mieli sobie te rzeczy. Jest białko OCT4, które jak człowiek ma ten gen, to wtedy płytki miażdżycowe nie tworzą się tak chętnie jak u normalnych ludzi. Bo to wiadomo, że mamy w sobie naczynia, które są rurami takimi po prostu i te rury się zapychają właśnie przez te płytki miażdżycowe. Więc gdyby te wszystkie rzeczy zawrzeć w jednym cudownym leku, no to mielibyśmy nieśmiertelność. I teraz już przechodząc zupełnie do fantastyki naukowej, w moich książkach ja zajmuję się nieśmiertelnością w zasadzie we wszystkich książkach swoich, tak? Czyli zaczynając od CEO Slayera, czyli niby prostego takiego kryminału futurystycznego, gdzie CEO Slayer to jest taki trener biznesowy, który daje wycisk prezesom i dyrektorom różnych firm, jak źle traktują swoich pracowników, to tutaj nie zajmuję się samym lekiem na nieśmiertelność, tylko stworzyłem YS, czyli Young Skin, taki krem, który hamuje właśnie ten gen, o którym przed chwilą mówiłem, gen starzenia się skóry. Czyli możesz sobie kupić za dużo pieniędzy taki krem i przez 28 dni masz młodą skórę, bo potem ona się zregeneruje i znowu masz starą. Więc jest no dobra, a jest coś takiego? W sensie, skoro mamy namierzony gen, to jest też metoda, żeby ten gen jakoś, nie wiem, pobudzić z powrotem? Jest coś takiego, że można go wyłączyć jednym strzałem, tak? Ale ta skóra z powrotem się zestarzeje. Co tak fajnie zabrzmiało. Wszystkie geny można jednym strzałem wyłączyć. To też prawda. Tylko czasami jest tak, że wyłączamy jakiś gen i on faktycznie tutaj nam spowoduje, ale okazuje się, że on jest potrzebny do czegoś innego w metabolizmie. Nie? I no to jest problem. U tych myszy, u tych motomyszy z Marsa, u których zahamowano działanie tego genu, rzeczywiście skóra była pozbawiona zmarszczek. Jak były smarowane tym kremem, który zawierał substancję hamującą działanie tego genu. I to faktycznie był krem. Tak, to był faktycznie krem. Poważnie to był krem. Myszy traktowano kremem. Tak jak, ja myślę, że bardzo wiele kobiet, ale też niektórzy mężczyźni marzą o takim kremie. No więc tak, w Game Decku stosowałem od drugiego tomu, czyli od Sprzedawców Lokomotyw, w zasadzie dwa rozwiązania. Dwa rozwiązania. Pierwsze rozwiązanie to były BLBeki, czyli bezmózgi. Bardzo prosta procedura na pierwszy rzut oka, polegająca na tym, że Leszek się zestarzał, cały czas będę używał ciebie jako przykładu. Leszek się zestarzał, powiedzmy sobie, ma 70 lat, prawda? I stwierdza, że już mu zbrzydło, w związku z tym płaci firmie Pharma Nanolabs albo Medtronics dużo pieniędzy, żeby ta firma wyhodowała klona Leszka 20-letniego, ale bez mózgu. BLBEC, to znaczy brainless body, albo prostsza nazwa bezmózg.
I ta firma hoduje. To jest bardzo skomplikowana procedura, dlatego że do wyhodowania w ogóle, do sklonowania ciała, tak żeby ten klon był prawidłowo bez ośrodkowego układu nerwowego, no to potrzebna jest potężna ingerencja taka już high-techowa. Leszek ma w przyspieszonym tempie wyhodowanego tego bezmózga, a następnie jest przeszczep mózgu do tego młodego klona. I poczekanie, aż te wszystkie nerwy się zrosną, wiadomo, to jest świat przyszłości, więc to jest możliwe. I Leszek wychodzi młodziutki z kliniki. Ze starym mózgiem. Ze starym mózgiem. Ze starym mózgiem. Więc musi brać leki, enzymy, to Everbrain, ja je nazwałem, które przeciwdziałają starzeniu się mózgu. Więc ma młode ciało, ale stary mózg, w dodatku co? Za 50 lat będzie musiał powtórzyć tę procedurę najpóźniej, żeby ciągle być młodym. A jak nie będzie chciał dożywać w wieku 70 lat, no to za 20 lat powtórzy tę procedurę. Więc cały czas płać. W dodatku bój się, że twój mózg jest stary. I teraz tak, drugie rozwiązanie. To jest też tutaj przedstawione w drugiej, czyli trzeciej, bo Game Deck to jest w tej chwili tutaj tom zerowy, tom pierwszy, tom drugi, czyli w drugim tomie, czyli sprzedawca lokomotyw. Drugie rozwiązanie to jest Infigen. Infigen to jest niewielka ilość płynu rubinowego, który wypijasz i masz z głowy na całe życie. W dodatku nie wiem, czy twoje potomstwo też, tego nie rozważałem. W każdym razie ty masz z głowy. Czyli to jest rzecz, która likwiduje wszystkie te mechanizmy, o których do tej pory mówiliśmy. Dlaczego więc, pytanie brzmi, firmy farmaceutyczne, które tutaj opisuję, czyli Medtronics i Pharma Nano Labs, nie wprowadzają tego Infigenu? Może za mało zarobią. Oczywiście, że tak. W związku z tym to wychodzi w pewnym momencie, ta wiadomość pojawia się w opinii publicznej, w opinii publicznej dopiero w tomie trzecim, czyli w zabaweczkach, i są demonstracje, i jest gniew, i jest wściekłość ludzi, że byli oszukiwani, że ludzie umarli, umierali, myśląc, że jedyną dostępną terapią są BLB-ki, czyli bez mózgi, prawda? A tu się okazuje, że istniał Infigen, ale tylko dla wybranych, tylko dla tych, których na to stać, prawda? No, ale to też była taka sytuacja normalna, że pewne środki na potencję były piekielnie drogie i były tylko pod jedną marką. Natomiast gdy uwolniony po jakimś tam czasie został środek chemiczny, który powoduje, że coś się dzieje dłużej niż normalnie, to pojawiło się mnóstwo takich tabletek w wolnej sprzedaży, które są dostępne dużo taniej, open source. Niemniej znane są sytuacje w biznesie, w których dostępne rozwiązania techniczne, które byłyby lepsze, nie są uwalniane do rynku, ponieważ zwrócić się mają poprzednie rozwiązania, które jeszcze się nie zwróciły. No więc tutaj była taka sytuacja. To się po prostu nie opłaca. Nie opłaca się sprzedawać czegoś, co załatwia problem raz na zawsze. Opłaca się sprzedawać coś, co problem zalecza, ale go nie wylecza. Ale to jest jakby bolączka chyba współczesnej medycyny, bo pacjent zdrowy nie jest przydatny. Nie tak? jest, chyba dla że biznesu. Słyszałem, że gdzieś w jakiejś prowincji chińskiej był obyczaj dawno temu, że lekarz dostawał pieniądze dopóki jego podopieczni byli zdrowi. Myślę, że to był fake. Przeliczyłem na szybko, ile to by było. Tak się nie sprawdzi. No więc tak. Rozwiązanie uzupełniające w Game Decku to jest to, że oprócz tych wszystkich mechanizmów, znaczy Infigenu, który zapobiegał tym wszystkim mechanizmom. To są biologiczne jakby elementy. Biologiczne elementy. To są elementy. Tak. Też czyszczenie genów, wymyśliłem to, zwłaszcza jest opisywane w trzeciej części, gdzie masz usunięte wszystkie geny uszkodzone, które wiemy o tym, omawialiśmy w przypadku naszego spotkania o ewolucji, te wszystkie geny, które są uszkodzone, które powodują choroby genetyczne, czyli tak zwane czyszczenie genów, czyli mamy pewność, że nasze potomstwo będzie zdrowe. I to jest takie rozwiązanie science fiction. Ale teraz problem, znaczy część trzecia naszego spotkania, czyli czy nieśmiertelność przypadkiem nie powoduje problemów? Ale to może, zanim przejdziemy tam. Jeszcze jeden problem, jeden sposób, tak, o którym też tutaj u ciebie to się też pojawia, bo przecież cała działalność Game Decka opiera się na jakby przeniesieniu jaźni do świata wirtualnego, tak? No, w pewnym sensie tak. Więc ta nieśmiertelność to jest ta cyfrowość. Ja tutaj chciałbym tak dla przeciwwagi pokazać książkę, która kiedyś mnie bardzo, bardzo urzekła.
To jest nagroda Nebula, ale w 1995 roku Robert Sawyer, taki dosyć znany autor, i jego eksperyment terminalny, czyli eksperyment dotyczący życia niejako po śmierci, związany z przeniesieniem jaźni do takiego cyfrowego, tak, do cyfrowego świata. Tak. Świetna książka, może dlatego, że świetnie opisuje relacje międzyludzkie i tam są jakby też małżeństwo tego naukowca jest jakoś tam dosyć fajnie opisane, tak, tak do mnie to przemawiało. No ale tutaj są dwie kopie stworzone, tak? I te dwie kopie jakby zaczynają w swoją stronę, to tak jak w Bobiversum, tak? Te kopie niby się tworzą, kolejne w tym świecie, natomiast one są, zaczynają być różne, zaczynają być odmienne, ale to jest właśnie to przeniesienie, to nasze słynne akcelerando, które chyba nie ma programu, żebyśmy o nim nie mówili. Ale tam, tak, ale tam przeniesienie naszej jaźni do świata cyfrowego, które powoduje, że te wszystkie problemy komórkowe ograniczają się do komórek, ale komórek pamięci, z którymi mamy do czynienia. No więc jestem zdumiony, bo przypomniałeś mi o czymś, co przecież opisałem. Tak. I na czym się skupiłem w zasadzie w moich książkach i ja o tym po prostu w tej chwili zapomniałem, jak się przygotowałem do tego programu. Rzeczywiście już w opowiadaniu 3 listopada w zbiorze Granice Rzeczywistości, czyli w tomie pierwszym Game Deka, opisuje technologię, która polega na tym, że są sztuczne mózgi, czyli deepfake, które powstają na bazie skanu mózgu żywego człowieka, jakiegoś tam Petera Crusha Kajce na przykład, prawda? I opisuje transfer psyche. Jest to bardzo dziwna technologia, której do końca nie rozumiem, w którą do końca nie wierzę, no ale ją wymyśliłem, prawda, że to będzie możliwe. Czyli transfer czegoś, bytu, o substancji, którego wiemy w tej chwili bardzo niewiele. Transfer z mózgu organicznego, który natychmiast jest jakby zamrażany, żeby tam już nic się nie wytworzyło, do mózgu sztucznego. I rzeczywiście w tym momencie wszystkie problemy starzenia się mózgu, wszystkie problemy starzenia się organizmu są zlikwidowane. Oczywiście taki mózg na początku jest w tak zwanym netombie, czyli w takiej skrzyni, która się nie rusza, która jest po prostu... Taka osoba może przebywać tylko w rzeczywistościach wirtualnych. Iron Man. A potem ten D-back jest wkładany do Motomba, jeśli cię stać oczywiście. To jest świat, w którym za wszystko płacisz. I wtedy w Motombie, Motomb jest humanoidalnym robotem, który ma różnego typu możliwości. Może te najdroższe mogą latać nawet. I tak dalej. Czyli jest takim Iron Manem, można powiedzieć. Tylko, że cały czas jakby ograniczamy się do tej ten intelekt mamy niejako w czymś w rodzaju komputera, natomiast ograniczamy jego przestrzeń. Tak. Ja pamiętam, bo o homarach dzisiaj sporo mówiliśmy w Accelerando, cała jakby przygoda związana była z tym, że stosunkowo proste układy nerwowe homarów zeskanowano i przeniesiono do pamięci komputera i one nagle jakby mając tam znacznie większe możliwości rozwoju i tę przestrzeń wirtualną, one zaczęły, jeśli chodzi o intelekt, o zdolności poznawcze, przyrastać w sposób niewiarygodny. Wreszcie tam się powieliły i zażądały jakiegoś eksterytorialnego księżyca, czegoś. Zaczęły być po prostu inteligentne. Genialne. W bardzo krótkim czasie. No więc, bo rzeczywiście w Game Deku przez długi czas jest ten paradygmat mózgu i skanu mózgu oraz struktury fizycznej, która wygląda jak mózg. Dlatego, że z moich doświadczeń lekarskich, z mojej wiedzy lekarskiej wynika, że ta struktura samego ośrodkowego układu nerwowego jest bardzo ważna. Ten kształt, taki, a nie inny. Kształt poszczególnych części mózgu, taki, a nie inny. Wystarczy trochę zmienić coś, trochę zmniejszyć, trochę zwiększyć i mamy depresję albo schizofrenię. Więc zawsze na o to dbałem. Ale w pewnym momencie zadałem sobie pytanie, czy zeskanowanie mózgu do środowiska wirtualnego, czy mogłoby dać również istnienie samoświadomych ludzi. I to opisałem w tomie raz, dwa, trzy, czwartym Game Deka, czyli w czasie silnych istot, w tak zwanym eksperymencie stado. Tam rzeczywiście jest już symulacja, rzeczywistość wirtualna i są ludzie, którzy nie wiedzą, że są w symulacji. To jest eksperyment pewnego szalonego naukowca, pana Sergia Lamy, który ma na celu udowodnienie czegoś tam, nie chcę spoilować czego.
i tam mózgów jako takich fizycznych, sztucznych czy prawdziwych już nie ma, są ich wirtualne symulacje, takie cyfrowe, już zupełnie tak jak ty to opisałeś. Tutaj to skoro tak przy popie jesteśmy, to wspomnę też znowu dla tą książkę, o której też mówiliśmy parę razy, Cezarego Zbierzchowskiego, Holokaust F, bardzo fajna. I tam jest coś takiego jak mózg pancerny. Jest, on opisuje taki mechanizm, który otacza nasz mózg, tak zwaną kolebkę, którą można jakby w momencie, gdy organizm ulegnie zniszczeniu, wyjąć. Ona jest taka pancerna, że można wsadzić do innego ciała. Tak jak tutaj mówiłeś, do tych twoich przygotowanych ciał, ale tam ten mózg jest jakby przeszczepiany. A tutaj jest to takie... Mózg jest w urządzeniu. Interfejs. Tak? Taki interfejs, że można w każdej chwili zmienić. Jak stosy To w szóstym tomie Game Deka w tej chwili, czyli w obrazkach z Imperium, opisuje aruny. Aruny to są takie struktury, które każdy człowiek nosi, one mają taki kształt takiego półksiężyca i w momencie zagrożenia życia terminalnego, zagrożenia takiego już bardzo groźnego, Arun wyrywa psychikę. Jakby nie sam mózg, tylko wyrywa psychikę i jest mobilny, w związku z tym może dolecieć do jakiegoś tam specjalnego punktu, gdzie ta psychika jest zabezpieczona, prawda? Modyfikowany węgiel mi się przypomina tam też to zrzut pamięci, tak? Tego wszystkiego, Słuchajcie, zanim przejdziemy tam dalej do tych konsekwencji, to jest w ogóle szalenie tak naprawdę ciekawe. Ja najbardziej chyba na ten etap naszej rozmowy czekam. No. To jeszcze warto by było się zastanowić, gdzie my w ogóle jesteśmy tak po prawdzie dzisiaj, no nie? Bo gdzieś tutaj sobie te 3-4 elementy wyodrębniliśmy, co trzeba by było zrobić, żeby tę nieśmiertelność osiągnąć, taką jak sobie ją zdefiniowaliśmy. Ale czy to jest możliwe w ogóle? No jakby są badania na ten temat prowadzone, nie? Są. Ja nawet pytałem przyjaciół, którzy są bardzo wysoko postawieni w hierarchii pewnej bardzo dużej firmy farmaceutycznej, tej jednej z największych, nie będę wymieniał nazwy, zapytałem wprost, czy są prowadzone w tej firmie badania nad lekiem wydłużającym życie albo nad lekiem wprost na nieśmiertelność. No i otrzymałem smutną odpowiedź, że nie. Byłem zdziwiony, bo mam wrażenie, że to jest święty graal i że no chociaż jakiś wydzielony niewielki fragment nawet jakiegoś działu research and development, bo no właśnie, jakiś think tank, tak? A to nic. Nie wiem o co chodzi, nie wiem dlaczego. Nie podpisali klauzulę tajności i wiesz... Właśnie też pytanie, czy by ci powiedzieli, nie? Tak. Też jest inna rzecz. No. I to jest jedno rozwiązanie, a drugie to jest to, o czym już mówiliśmy. Pacjent przynosi zyski, jak jest chory i jak umiera i są nowi, którzy też chorują, a nie ci nieśmiertelni i zdrowi. A jest trzecia strona medalu, która się pojawia tu, w tej książce. Czyli w Orle Białym, tak? Tak, że to ten twój gen, który daje taką wspaniałą jakby poczucie siły, zdrowie i wręcz nieśmiertelność, tak naprawdę nie jest do końca przebadany i powoduje, że tak. To, co powoduje. Także no bo... tak może być. Tak. Ale dobrze, konsekwencje. Konsekwencje. Teraz powiedzmy, że Marcin Sergiusz jest nieśmiertelny. Tak. I co mu grozi? Czy to jest takie wspaniałe? No więc o jednej może nie konsekwencji nieśmiertelności, ale o tym, co się wiąże z nieśmiertelnością, już mówiliśmy, czyli komercjalizacja młodości, czyli młodość na sprzedaż. Czyli na przykład ja w swoich tych książkach, tych wczesnych, czyli Sprzedawcy Lokomotyw, Zabaweczki, czyli tom trzeci, opisuję, że firmy farmaceutyczne chcą na tym zarobić, czyli najpierw bezmózgi, a później te enzymy, young in, young out, czyli jakby dbanie o młodość wewnątrz ciała, młodość skóry i everbrain, to są osobne enzymy, osobne lekarstwa. Masz zapłacić za 3 lekarstwa, żeby zadbać o skórę, żeby zadbać o organy wewnętrzne, żeby zadbać o mózg. Dlaczego? Bo to się opłaca, tak? Tak jak mamy współcześnie, nie wiem, kremy pod oczy, na szyję, na czoło, na przedramiona, na palce, na stopy, sąsiada. Na sąsiada i tak dalej. I na zmarszczki. Na komary. No więc to jest... Pierwsza rzecz. Druga rzecz to tutaj jest w innym tekście kultury, czyli seria komiksowa Dallas Bar według scenariusza Haldemana z rysunkami pana Marvano. To jest ta sama para, która stworzyła genialny komiks Wieczna Wojna. Tak.
I nawet widzę te same takie twarze bardzo podobne. B2 bombowiec był. Tak. Więc o czym to jest? Mówiąc, to się dzieje mnóstwo rzeczy, ale idea tego komiksu, tej opowieści, która ma pod tytuł Nieśmiertelność na sprzedaż. Troszkę w swoją stronę. Tak, moją stronę, tak. O, przepraszam. To jest... Jest jeden człowiek na całej ziemi, nazywa się Lord Juliusz Stileman, który złamał tajemnicę nieśmiertelności i stworzył coś, co się nazywa kuracją Stilemana, która daje ci młodość na 10 lat. Tylko na 10 lat. Później w dalszych częściach się dowiadujemy, że to jest specjalnie tak wysterowane, żeby to było 10 lat, mogłoby być dłużej, mogłoby być bardzo długo. Za tę kurację musisz zapłacić 1 000 000 funtów. Brytyjski. Więc tylko osoby, które na to stać, mogą zapłacić. Główny bohater Dallas Barr jest przyjacielem Lorda Stilemana, ale nie dostaje tej terapii za darmo. Za każdym razem, kiedy się starzeje, musi znaleźć sposób na zarobienie 1 000 000 funtów. Więc to jest po prostu jakby przykład w literaturze, w konstruktach science fiction pokazanych, że ta śmiertelność bardzo często nie jest za darmo. Bo u mnie w pewnym momencie pod koniec tomu trzeciego w Zabaweczkach staje się za darmo, ale wskutek gigantycznego przewrotu, wskutek zmiany paradygmatu, wskutek zawłaszczenia władzy przez jednego człowieka, imperatora, prawda? On mówi, dlaczego on zdobywa władzę? Między innymi dlatego, że mówi, macie nieśmiertelność za darmo, prawda? Ma potężny atut, oprócz wielu innych, prawda? Więc to jest jedna rzecz, komercjalizacja. Druga rzecz z nieśmiertelnością związana jest taka, że... Ale z ZUS-u można by było zrezygnować, więc państwa mogłyby takie terapie, wiesz... sfinansować. No właśnie. Druga rzecz to jest starość. Czy starość warto przeżyć? Więc moim zdaniem jakby ludzkość, która by była nieśmiertelna i kompletnie pozbawiona przeżycia starości, coś by utraciła. Utraciłaby coś bardzo ważnego z punktu widzenia takiego humanistycznego, prawda? Jakby ludzie młodzi, wiecznie młodzi, którzy nigdy nie zaznaliby starości, staliby się mniej ludzcy, przestaliby rozumieć pewne rzeczy, utraciliby możliwość poznania czegoś bardzo ważnego. Co to jest starość? Starzenie się to generuje kryzysy, chociażby ten słynny kryzys wieku średniego, prawda? Podczas którego przeżywamy, zderzamy się ze ścianą. Ale wiesz co, byłby kryzys wieku średniego, gdybyś wiedział nawet, że okej, tam musisz na przykład do tej 60-tki powiedzmy, kiedy to ciało jeszcze w miarę funkcjonuje, sensownie, czy tam, wiadomo, zależy jak dba, ale powiedzmy to jest taki tam wiek, gdzie najczęściej potem się już słyszy o różnych dziwnych rzeczach, ale wiesz, że i tak nie umrzesz, bo za chwilę sobie wrócisz do tego, czy ten kryzys wystąpi, czy te wszystkie, wiesz, rzeczy związane z przemijaniem, bo to jest to pytanie chyba. Ale to jest kryzys taki biologiczno-psychiczny, tak? On jest biologiczno-psychiczny, tak. To jest bardzo dobre pytanie, Piotrze, moim zdaniem wystąpiłby w dużo mniejszym wymiarze, prawda? Bo mam to koło ratunkowe. To jest taki słynny eksperyment ze szczurami, które były topione, znaczy znajdowały się w menzurce, w naczyniu, w którym było dużo wody, one cały czas musiały pływać, utrzymywać się na powierzchni, bo inaczej by utonęły. I robiono taki okrutny eksperyment, który polegał na tym, że sprawdzano, jak długo szczur się nie poddaje, aż zaczyna tonąć. No i zmierzono ten czas. Potem takiemu szczurowi rzucono koło ratunkowe przy drugiej próbie, prawda? Nie, innemu szczurowi, w pewnym, już nie pamiętam, w każdym razie rzucono też, były też próby z rzucaniem koła ratunkowego. I ten szczurek się wtedy wspinał na to koło ratunkowe i tak dalej. I później zbadano czas utrzymywania się na wodzie szczurka, który już przeżył rzucenie koła ratunkowego. Okazało się, że czas utrzymania się na wodzie jest dłuższy niż szczura, który nie wie, że może dostać koło ratunkowe, prawda? I to jest to, o czym ty mówisz, że ten kryzys wieku średniego, to starzenie się u osoby, która wie, że i tak będzie młoda, byłby na pewno mniej nasilony, prawda? Bo to nasze starzenie w dzisiejszych czasach to jest ta ściana. Nie wiem, czy ty, Leszek, przeżyłeś zdarzenie się ze ścianą. Ja miałem coś takiego jak ściana. Jakby utrata wartości, utrata
potrzeby kontynuowania życia, utrata ekscytacji, naprawdę ściana, zadawanie sobie pytania, po co ja mam wstawać kolejnego dnia. Czyli taka depresja de facto. Depresja, tak, tak. Kryzys wieku średniego jest zawsze traktowany z poczuciem humoru, pokazany jest facet na motorze z młodą laską na tylnym siedzeniu, a jak nie ma młodej laski, jak go nie stać na motor, jak nie ma sił, to jest naprawdę nic przyjemnego. Może to działa w ten sposób, że jakieś takie problemy, które przed tobą stają, one wywołują zamiast walki to taką właśnie reakcję depresyjną. Natomiast ja dosyć łatwo sobie z tym radzę jakoś. No, po krótkim czasie już wiem, że to jest bzdura, tak, i że trzeba normalnie żyć. Natomiast jest takie, ja zauważam, że jest łatwiej wpaść w melancholię i w taki dół, jak to się mówi, bo dla mnie depresja to nie wiem, to już jest stan chorobowy, bardzo taki... No tak, tak, to taki, już jest... Tak, to większość, według mnie, większość osób, które mówią o depresji, mają po prostu załamanie takiego doła. Mhm. Natomiast te doły się pojawiają, się zaczynają pojawiać. Kiedyś nie było o tym mowy, teraz się zaczynają pojawiać. Ale wywołują to jakieś czynniki. To nie jest taki efekt jakichś przemyśleń. Te przemyślenia się pojawiają, jak się coś zaczyna dziać. Wiesz co, no to u mnie to było... Słucham was z uwagą, bo tak spróbuję gdzieś tam u siebie to zauważyć. U mnie to było. Było to w zasadzie bezprzyczynowe. Po prostu w pewnym momencie jakby utraciłem taką egzystencjalną potrzebę robienia czegokolwiek. To było naprawdę trudne. I ja musiałem się, to nie jest coś takiego, bo ludzie mówią, że musisz się zmienić, musisz się przebudować. Jaka jest definicja kryzysu? Kryzys to jest taka sytuacja, w której dotychczasowe twoje zasoby i scenariusze postępowania zawodzą. Czyli musisz sięgnąć po nowe zasoby, o których nie wiedziałeś, że są, jakby wymyślić sobie te zasoby i wymyślić inne scenariusze. Bo te, które do tej stosowałeś, twoje strategie, nie sprawdzają się. Na tym polega kryzys. To jest definicja kryzysu. Więc ja musiałem jakby mocno się wewnętrznie przebudować. Bardzo się zmagałem ze sobą. To był paskudny okres w moim życiu. I on był związany bezpośrednio ze starzeniem się. Bezpośrednio ze świadomością przemijania. Bezpośrednio ze świadomością z tego, że już pewne rzeczy mnie nie spotkają. Że pewne rzeczy się kończą, ze świadomością zbliżania się śmierci. Tak jak powiedziałeś, Piotr, w momencie, kiedy wiem, że rzucą mi to koło ratunkowe, to już nie będzie tak wyglądało. Niemniej mam wrażenie właśnie w swoich wizjach science fiction, że warto chociaż raz przeżyć starość. Dlatego właśnie w tomie trzecim opisuję taką śmieszną rodzinę. To jest stado frejrów, które żyje na pięknym jachcie. Ten jacht to jest jacht latający. Akwal nazywa się Młody Lew, czy Mały Lew. Akwal, czyli jacht dwumasztowy, masz w górę, masz w dół. Jest tam dwóch mężczyzn, ojciec i syn. Ojciec wygląda na 20 lat, nazywa się Parsifal Freyr, bo już jest po odmłodnieniu. Syn wygląda na 80-latka, Mortimer Freyr. Dlaczego ma tyle lat? Bo ojciec powiedział, synu, musisz przeżyć starość, żeby zrozumieć coś więcej. Czym jest niedomaganie, czym jest strzykanie w krzyżu, czym są te wszystkie niemożności, prawda? Bo to cię, wiesz co, to zobacz, ja pamiętam siebie, jak byłem młody, nie? Że wielu rzeczy nie zauważałem tak naprawdę. Tak, tak, to buduje troszeczkę. I to nawet, wiesz, no ja jeszcze nie mam takich problemów zdrowotnych, jakichś, wiesz, niedomagań ciała i tak dalej, ale też to starzenie się mózgu, to, że pewnych rzeczy się już nie chce, nie? W sensie to już nie jest wieczna impreza, gdzie to już nie jest jakieś nawet atrakcyjne tak naprawdę. Nie wiem, czy wynika z tego, że już tego tyle było, że spowszedniało, czy po prostu właśnie ze zmian jakichś biochemicznych, ale to zmienia percepcję, uwrażliwiasz się też na drugiego człowieka. To jest, o ile sobie dasz szansę oczywiście, bo są tacy, którzy dożywają starości i dalej to jest u nich wyłączone, ale mam wrażenie, że nie miałbym na to szansy, ale w momencie, gdybym miał tych lat 20. Czy w momencie, gdyby taki mechanizm rzeczywiście jakby zadziałał, czy my po odmłodzeniu będziemy rzeczywiście mądrzejsi, czy znowu poczujemy ten wiatr w żagle, tak jak starość uczy nas, że metabolizm jakby i wątroba nie działa już, jeśli wiemy, o czym mówimy, tak jak kiedyś i nie chcemy już ryzykować utratą tego jednego dnia, który normalnie byśmy przechorowali, więc ograniczamy pewne rzeczy, tak? Stajemy się mądrzejsi, tak? No bo nie wlewamy w siebie trucizny de facto.
czy gdybyśmy wrócili i nagle zyskali tę świadomość, że mamy wow, wszystko świeże, tak, wszystko nowe, to... Ale... Tak, ja myślę, że... A jak się czujesz jakiegoś, któregoś dnia lepiej, to tak od razu wskakujesz i w jakieś autodestrukcyjne rzeczy. Myślę, że wiesz co, nauczyłeś się już jeździć na rowerze i jakby tego też nie zapomnisz do końca. Ale jedna rzecz mi jeszcze przyszła, a propos tego mojego pytania. Czy my, mając świadomość, że za chwilę sobie zaaplikujemy jakiś taki właśnie taką kurację, po prostu nie przeżyjemy tego w odpowiedni sposób, nie będziemy mieli tych kryzysów, to zauważ jedną rzecz. My sobie to aplikujemy dopiero w wieku tam 80 lat, tak? Przecież jest szansa, że dostaniemy zawału, udaru. Tak. Więc ten pierwszy przelot jest na poważnie jednak mimo wszystko. Tak, on jest dopiero kolejne już wiesz, że jakby nie będziesz miał, nie? To się jakoś nazywało, bo ja miałem kolegę, który grał w Diablo i grał w takim modzie, gdzie śmierć była naprawdę. O. To nie pamiętam, jak to się nazywało. To był jakiś taki, że nie było tego respawn. True Detective. To Diablo gra, tak? Rozumiem. Diablo tam dwa chyba. Aha, że rozumiem, że nie grało się. Nie. Grało się tak, że postać jak umiera, jak już ginie, to jakby trzeba zacząć od nowa. To dokładnie mi się skojarzyło. Ja nigdy nie spróbowałem tego typu gry, bo mi się to wydawało, gra jest po to, żeby się dobrze bawić, a nie stresować. No więc ten Mortimer, który tam ma około 80 biologicznych lat, on rzeczywiście dosyć mocno to przeżywa, zwłaszcza, że w tym stadzie, bo o tym jeszcze będę za chwilę mówił, dlaczego to jest stado, a nie małżeństwo, są jeszcze trzy kobiety, prawda? Jest dwóch facetów, trzy kobiety, Chloe, Vivien i Farah, które są z domu starców. W tej chwili wyglądają jak młode dziewczyny, prawda? Natomiast one już też wiedzą, czym jest starość, więc one jakby się zajmują tym Mortimerem, jakby rozumiejąc, co on przeżył. I to jest właśnie to, o czym ty mówisz, uwrażliwienie. Moim zdaniem to jest piekielnie ważne, znowu arcyludzka cecha. Osoby, które są monolityczne, którym nigdy nic nie dolegało, które są zawsze wiedziały, czego chcą, nie doświadczyły nigdy słabości, nie doświadczyły nigdy rozpaczy, nie doświadczyły nigdy bezradności. One nie rozumieją tak naprawdę mnóstwo ludzi. Swego rodzaju empatia związana ze starzeniem się. Z własnym doświadczeniem, tak. Więc ja jakby chcę wierzyć w to, że to byłoby ważne. I coś podobnego opisuje w genialnym tekście Carl Gustav Jung w zbiorze Psychologia a religia, Odpowiedź Hiobowi. To jest jeden z najważniejszych moim zdaniem tekstów, które każdy powinien znać. O co chodzi w Odpowiedzi Hiobowi Carla Gustava Junga? On mówi o tym, że w Starym Testamencie Jahwe, YHWH, zabrzmiało jakieś dziwne skróty. No bo tak, bo YHWH, tak, czyli Jahwe. To jest tak, YHWH. On, słuchając podszeptów szatana i robiąc krzywdę Hiobowi, tak naprawdę moralnie stoi poniżej Hioba. Dlatego, że Hiob zachowuje się w sposób wysoki do samego końca, chociaż Jahwe rzuca na niego kolejne klątwy i Hiob w pewnym momencie zostaje z niczym, bez córek, bez żony, bez majątku i powalony trądem, ale ciągle nie zło rzeczy, ciągle nie mówi ani na Boga, ani na nikogo, ani jednego złego słowa. Jahwe natomiast zachowuje się okropnie. To według Junga zachowuje się strasznie. Ja zresztą zadałem sobie trud, przeczytałem księgę Hioba. Na samym końcu, jak Hiob próbuje zapytać Jahwe, po co to wszystko, to Jahwe mówi, a umiesz zrobić krokodyla? Bo ja umiem. A umiesz zrobić hipopotama? Ja umiem. Wiesz, zachowuje się, szczerze mówiąc, jak prostak po prostu. Kompletnie nie rozumie cierpienia, które zadał. Ja myślałem, że na końcu będzie... wymagam. Tak. Myślałem, że na koniec będzie jakaś wielka filozoficzne wyjaśnienie, czym jest cierpienie, do czego służy i tak dalej. Nie, ja kompletnie nie rozumiem tego, co zrobił do samego końca. I Hiob, widząc, że rozmawia z debilem, mówi, to już, już nie wiem, o czym ty do mnie rozmawiasz, wycofuję się z tej rozmowy, wszystko jest cool i tak dalej. Ale to jest, przypomina mi się, przepraszam, na moment, scena z jednego z filmów, kiedy Archanioł Gabriel opowiada, bo on był tym mieczem Boga, tym wysłannikiem, jakie okropności zadawał ludziom w imię Boga. Mówi, a ty nawet nie próbuj tego zrozumieć, bo to jest ponad twoje możliwości pojmowania. No tak? Więc, na zupełnie innej płaszczyźnie jakby więc są. Więc o tym mówi Jung. Dobre tłumaczenie, że, nie garb się. Nie, dokładnie. No przecież Hiob potem w tym następnym
Nie ma ani słowa o reinkarnacji, ale on w tym następnym wcieleniu już był i miał Buddą. Tak, był Buddą albo miał ten cały pełen barek. Pełen barek. I teraz tak, to jest... Jung mówi tak, że Jahwe, będąc bytem doskonałym, właśnie tym monolitycznym, tym takim skończonym, nie miał pojęcia, czym jest cierpienie, czym jest umieranie, czym jest rozpacz, czym jest bezradność. W związku z tym, co robi Jahwe, wypączkowuje Jezusa Chrystusa, który ma wszystkie cechy człowieka. I Jezus Chrystus na krzyżu doznaje opuszczenia, samotności, zwątpienia, cierpienia i śmierci. Czyli wszystkiego tego... I bólu. Tak. Czy wszystkiego tego, co jest niedane istocie nieśmiertelnej, która wszystko wie, która wszystko widziała, która tak naprawdę nie rozumie, co to znaczy właśnie to wszystko, o czym powiedzieliśmy, prawda? I w ten sposób staje się mądrzejszy. Jahwe staje się dzięki temu doświadczeniu mądrzejszy. To jest tekst Karola Gustawa Junga, odpowiedź Hiobowi. Czyli Jahwe, żeby dojść do poziomu Hioba, musi sam przeżyć bycie człowiekiem, w dodatku człowiekiem, który umiera, człowiekiem, który jest w samotności, w śmierci, w cierpieniu. Tak. Moim zdaniem to daje właśnie przeżycie starości. Czyli w erze nieśmiertelności człowiek powinien przeżyć starość. Ale Jezus w tym momencie, który jakby był tym czujnikiem, tak? Czujnikiem, wielopoziomowym czujnikiem Boga, on zostawił jakby element, który dał nieśmiertelność. No bo Galahad w jaki sposób był długowieczny i mógł być nieśmiertelny? Znalazł święty Graal. Graal, ale nie. I popijał ze świętego Graala i był nieśmiertelny. Ja znam inną legendę, że Sir Galahad jako jedyny rycerz okrągłego stołu był na tyle nieskalany, że dotarł. On zobaczył świętego Graala, tak? Zadał odpowiednie pytanie i zajrzał do świętego Graala i umarł. Dlatego, że doznał prawdy i na jego twarzy było widać wielkie przerażenie i wielką radość jednocześnie. Gdzieś się pojawiła, ja nie wiem, gdzieś to miałem, że zyskał nieśmiertelność dzięki temu. Dzięki odnalezieniu, ale to być może jakieś są różne interpretacje tych mitów. To już są bajki, które nam tutaj nie ustawiają. Na pewno rycerz, który występuje w trzeciej części przygód Indiana Jonesa, Długo czekał. Czekaj. Dobra, idziemy dalej. Tak. Kolejnym problemem nieśmiertelności są związki. Czyli w dzisiejszych czasach, jak ktoś wstępuje w związek małżeński, czyli póki śmierć nas nie rozłączy, wie, że czeka go najwyżej 50-60 lat męczarnie, a później to się skończy, prawda? Natomiast w erze nieśmiertelności ślubowanie do końca życia, przepraszam, nie ma końca życia, prawda? Czyli to jest na milion nowych dni, na 2 miliony, na 3 miliony, na 4 miliony, nie wiadomo jak długo. Więc a ludzie to są się zmieniają. A ludzie się zmieniają, czasy się zmieniają, uwarunkowania się zmieniają. W związku z tym ja wymyślam już chyba w tomie drugim, czyli w Sprzedawcach Lokomotyw, wymyślam małżeństwa czasowe, prawda? Czyli na rok, na 5 lat zobaczymy, no bo nie ma sensu już składać obietnic na wieczność, no bo tak naprawdę czeka nas wieczność. Wymyślam też stada. Czyli tak jak właśnie tutaj jest stado składających się z 5 osób, później wymyślam stada już w późniejszych tomach A to nie jest tak, że gdzieś w Skandynawii dawnej nie było takich małżeństw właśnie? Były. U Celtów chyba były. Coś tam kontrakty. Gdzieś też o kontraktach małżeńskich to jest dosyć częste. Natomiast teraz, wiesz, to, że dzisiaj małżeństwo nie jest niczym wiecznym. Można je rozwiązać praktycznie w każdej chwili. U nas, miejsca na świecie, gdzie tego nie zrobisz. Aha, wiesz, to nie wiem. Raz, no, to dwa, jest... zawsze to się wiąże z pewnym bólem, ze stresem. Natomiast oczywiście. Kontrakt czasowy powoduje, że wiążesz się i wiesz, że nie jesteś związany do śmierci, bo wiesz, że śmierć może nie nastąpić. No tak, zawsze możesz to przedłużyć. Tak, zawsze możesz przedłużyć. To jest uczciwe. To jest zresztą w Powrocie z gwiazd Lema. Tak, no więc ja też wymyślam te stada po to, żeby... Ale to warto podrążyć moim zdaniem, bo to też... w pewien sposób cywilizuje, nie? Życie, a już zwłaszcza tak długie, no bo zauważ, że odpada ci ten taki stres i te poczucie przygniecenia kamieniem, że na przykład jest źle. Tak.
Dzisiaj no to może tak jak Leszek mówi, no jakby są rozwody, to można rozwiązać w cywilizowany sposób, no nie? Ale jeżeli to jest jakieś takie czasowe, to wiesz, że okej, dobra, zobowiązałeś się do czegoś, chcesz być ze sobą spójny i dotrzymać jakby tej obietnicy, ale to się skończy, nie? Tak. I będziesz potem mógł sobie zacząć coś innego. Ale więc zobacz, no bo to dziś może generować dużo mniej obciążenia takiego psychicznego i prowadzić do mniejszej liczby różnych tragedii. Oczywiście, tak naprawdę. Ale tak. Dzisiejsze kwestie związane z przysięgą małżeńską i że ci tam to wynikają jakby też z wierzeń, z wiary, która wraz z nadejściem nieśmiertelności, oby nadeszła, bo wiesz, Oby była ci dana, jak będzie tobie dana, no to mi też z automatu, tak? Liczę, że się tam, wiesz, u tych przyjaciół z korporacji wstawisz. Natomiast nieśmiertelność, nie wiem, chyba z automatu, może nie u wszystkich, ale u bardzo wielu osób odeprze wszelkiego rodzaju bóstwa i wiarę. I tak, i nie. To znaczy nie będzie istniała już taka kompulsywna potrzeba wierzenia, że po śmierci czeka jakaś tam nagroda. No, wiara, prawda, jest związana w dużej mierze i dla większości chyba osób obecnie, jak obserwuję tych, którzy są naokoło mnie, to jest jedynym napędem jest to, że ta obietnica życia po śmierci. Tak. Tak, zwróć uwagę też, że w tych starszych wiarach, na przykład w tym, w co wierzyli Rzymianie czy Grecy, nie było idei w zasadzie nagrody po śmierci, prawda? W związku z tym tak się za bardzo nie wybierano tam na tamten świat. Był Hades, to niezbyt ciekawe miejsce. Tam było słabo. Tak, natomiast słabo. Dopiero chrześcijanie wymyślili coś, co dawało nadzieję. I dlatego właśnie ta nadzieja i ułuda sprawiedliwości, która spotka nas dopiero po śmierci, spowodowała taki wzrost popularności chrześcijaństwa. Bo to była pierwsza tak naprawdę wiara, która obiecywała sprawiedliwość. Ostatni będą pierwszymi. Po śmierci, tak, bo po śmierci. Tak, ale po jednak. Śmierci. Ale czy prawda? Bardziej sprawiedliwa nie jest troszeczkę chyba starsza koncepcja reinkarnacji? No tak. Bo to jest też swego rodzaju jakby wpojenie w nas tego, że jesteśmy nieśmiertelni. Przy czym ta biologia nie ma większego znaczenia, ważniejsza jest ta informacja w postaci duszy. Tak? No tak, ale to już nie jesteś ty, nie? To jest jakieś wyższe ja. Ale w momencie przechodzenia z jednego etapu do drugiego to nie jesteś, jest przypominasz sobie siebie. No tak, ale nie jesteś Leszkiem, więc tej kontynuacji nie ma. To jest, wiesz, co innego. Zapraszam do mojego kościoła jedynki jej znaczenia, taką mam pseudo wiarę na pytanie, swoim kanale. Czy jesteś zwolniony z podatków? Tak. Wtedy zaczniemy rozmowę. Jeszcze nie. Jeszcze nie. Dobra, słuchajcie. No. Komunia, w jaki sposób się przyjmujemy komunię? Czy są to jakieś obrzędy takie fajniejsze, czy może tylko... Work in progress. Tak, zostawmy. Tak, ja tam poruszam tematy takie bardziej mistyczne, bo to nie zawsze wszystko da się na sposób naukowy wytłumaczyć. No dobrze, idziemy dalej. Wymyśliłem też stada, tak jak mówiłem, dlatego że pomyślałem sobie, że ludzie mogą chcieć być razem nawet długo, nawet 100 lat, prawda, nawet 200 lat, ale może zmęczyć bycie w pojedynkę z kimś, w parze. W związku z tym wymyśliłem związki, gdzie jest kilku facetów, kilka kobiet. W dodatku tutaj już w ostatniej części, czyli w obrazkach z Imperium, to tutaj mamy taki latający dom, prawda, tutaj w tym miejscu. Mhm. To jest teacup, to jest miejsce, w którym mieszka trochę kobiet, trochę mężczyzn. To jest stado właśnie. Jeden latający dom, który się może przemieszczać między różnymi planetami, sobie latasz. Teabag? Teacup, czyli, czyli filiżanka herbaty. Tak się nazywa. I w związku z tym, jak cię zaczyna drażnić jeden chłop, prawda, to się przerzucasz na drugiego. Jak cię zaczyna drażnić jedna baba, to się przerzucasz na drugą. Jest pewna higiena psychiczna utrzymana dzięki temu, że jest większa liczba osób uczestniczących w tym stadzie, prawda? Już widzę te komentarze. Nie gmerajcie przy naszym konstrukcie społecznym. Promujecie jakieś wynaturzenia. Ale to zaraz. To jak się nazywają ci mormoni, tak? Aha. Tylko że oni mają to takie jeszcze jednowymiarowe, że jest jeden samiec, jeden i kilka to ewentualnie. To są takie właśnie związki, ale to można by rozszerzyć. No gdzieś tam na Bliskim Wschodzie chyba zdaje się też tak, jak cię stać, to możesz mieć więcej niż jedną żonę. No pewnie tak. No właśnie, ale to jest takie, zawsze trzeba zapewnić im oddzielne mieszkania. Ja chciałem uniknąć, bo jakby postępowałem egalitarnie. No jeśli
jeśli kilka kobiet i kilku mężczyzn, tak? I w ten sposób tworzy się coś w rodzaju grupy przyjaciół, friends with benefits, no, trudno powiedzieć jak. No, wyobraźcie sobie, macie, no tutaj w tej rzeczywistości już nie ma pieniądza, nie ma potrzeby pracy. W związku z tym możesz sobie, jest tysiąc planet imperium, możesz sobie podróżować gdzie tylko chcesz, no nie chcesz w jakiś sposób się ograniczać, jednocześnie chcesz się rozwijać, jesteś zainteresowany ciągle nauką. No dobra, a skąd się bierze zazdrość jednak o partnera, no, nie? Jest, dlatego... I teraz pytanie, wiesz, czy to nie stałoby na przeszkodzie takiej wizji? Stałoby, oczywiście, jest tutaj bohaterka Pauline Aim, która jest starej daty, która uważa, że Torquil, główny bohater, jest jej, tylko jej, i ona ma z tym problem. Oczywiście, no, na tym polega w ogóle tworzenie dobrych historii, że zawsze jest konflikt, zawsze jest problem, więc absolutnie jest pewien poziom zazdrości, jest pewien problem zaborczości, jak najbardziej tak. Jak najbardziej. To tak naprawdę, znaczy wiesz, bo rozmawiamy tu o rozwiązaniach pewnych społecznych, tak, bo tak naprawdę tak. Jeżeli tutaj musimy jakby wziąć na uwadze, że w momencie pojawienia się leku na śmiertelność, tak, czyli nieśmiertelności, no to musimy przeorganizować cały konstrukt społeczny. Nagle prawo zaczyna zupełnie nie przystawać. Prawo, nie wiem, spadkowe jakieś... Ubezpieczenia. Tutaj, ubezpieczenia, jakieś cudawianki. Wszystko musiałoby zmieszać. Przecież no nie, tak naprawdę... Moment. Ubezpieczenia. To, że jesteś nieśmiertelny, to nie oznacza, że nie można cię zabić. Ale ubezpieczenia społeczne, ZUS. Tak. Czyli nie ma już emerytury. Tak, ja wymyśliłem... Ale to musisz pracować całe życie. Na ten milion. Co 10 lat musisz mieć. U mnie mieć. Jest tak, że już nie pamiętam, po którym roku życia przysługuje ci pewien okres tak zwanego międzyżycia, czyli pewnej emerytury właśnie, gdzie się możesz przekwalifikować, zmienić zawód na przykład i później znowu musisz pracować, wiesz, w ten sposób. Więc oczywiście to jest mnóstwo problemów tego typu. No i tak naprawdę zobacz, że te rozwiązania, o którym tutaj mówisz, stado, to już istnieje. No ja sam znam takie stada. Nie uczestniczę, ale znam takie stada, gdzie po prostu ci ludzie żyją razem i dzieją się takie rzeczy, więc jakby nie potrzeba nieśmiertelności tak naprawdę nawet. Ja myślę, że to są... tu, w Polsce, tak? Są takie komuny, no tak? Kiedyś nazywano to komuną, tak? Gdzie mieszkano razem i... Może nie latają teabagiem, tak? Czy teacupem. Teacupem. Ale gdzieś tam wiadomo, że to dzielenie się w każdym aspekcie życia? Tak. Ja myślę, że nie każdy jest do tego stworzony. Myślę, że... Leszek jest, jak widać. Myślę, że nie każdy jest do tego stworzony. Myślę, że nie przyjąłby się jako uniwersalny system. Ale musiałoby być w tym przypadku opcją. Opcją, tak. Po legalną prostu, w tak. sensie opcją. Nie? Jeśli myślicie, że to koniec problemów, to wcale tak nie jest. Ja konstruując jakby społeczeństwo gigantyczne właśnie nieśmiertelnych, zrozumiałem jedną rzecz. To jest dobrze opisane chyba, nie pamiętam, albo w czasie silnych istot, już w czasie silnych istot, bo tutaj już jest nieśmiertelność na dużą skalę, tak zwanych starych nieśmiertelnych. Jeśli osoba, która jest nieśmiertelna, stała się nieśmiertelna, powiedzmy sobie 200-300 lat temu, to miała czas na to, żeby zgromadzić majątek. Miała czas na to, żeby zgromadzić wiedzę, zasoby, żeby stać się kimś, bo to są, nawet jak ktoś jest nieudacznikiem, to wcześniej czy później uda mu się ten majątek zgromadzić, mieć kilka domów, mieć dużo pieniędzy, mieć konto tłuste bankowe i tak dalej. Na jakiej pozycji są młodzi ludzie, którzy też owszem są nieśmiertelni, ale którzy nie mają, którzy startują od zera. Coraz mniejsze. W miarę przebywania tych stuleci są coraz bardziej zamożni, coraz potężniejsi, starzy nieśmiertelni i mający coraz mniej szans, żeby się wybić na tym tle młodzi. Bo w dzisiejszych czasach nawet Rockefeller, nawet Rothschild wcześniej czy później umrze i swój majątek przekaże, nie wiem, dzieciom najgorzej, prawda? Ale to dokładnie nie, bo to są te poziomy społeczne i ta nieśmiertelność finansowa. Ten wspomniany Rockefeller, on swoim spadkobiercom, oni jakby kontynuują to ten jego pęd, który powoduje, że podział staje się coraz bardziej widoczny, biedni coraz bardziej biednieją, bogaci coraz bardziej się bogacą. Poczekajcie zaraz, bo to byś zakładał niezmienność, że tak powiem, rzeczywistości. A teraz popatrz, ile mamy dzisiaj biznesów na przykład, które... jakichś startupów, które po prostu dzięki temu, że się technologia rozwija, nagle wystrzelą, nie? Zobacz, taki Mark Zuckerberg, no to on, no dobra, nie był z biednej rodziny, bo na Harvardzie biedni nie studiują.
ale jednak mimo wszystko tutaj pomysł mocno zagrał i znalazł inwestorów, którzy gdzieś tam w to zainwestowali. On nie był takim nieśmiertelnym przedwiecznym, który już miał zgromadzone te majątki. Więc wydaje mi się, że wciąż byłaby opcja dla tych młodych. Tym bardziej, że galaktyka jest duża. Tak jak i dzisiaj nie mamy dla wszystkich opcji, nie? I ich nie starczy. Żeby jednak konkurować na tym rynku, bo technologia na pewno się będzie rozwijała, nie? Oczywiście. Aczkolwiek to... może to trochę siąść, bo też nie będzie tego pędu, że no właściwie co cię tobą będzie kierować, żeby skończyć bardzo szybko projekt, nie? No, nie musisz się uśpieszyć. Więc ja wymyśliłem coś, co nazwałem reorami, czyli klanami rodzinnymi, gdzie osoby najstarsze, tak zwane praszczury, pradziady pustyni, szajchuludy, oni może nie są na czele tych organizacji, ale są osobami wspierającymi. Czyli jak się rodzi jego prawnuk jakiś, to on go wspiera finansowo, on go wspiera właśnie swoimi zasobami, żeby taka osoba miała od razu ten start jakiś tam lepszy. Tak straszną idyllę wprowadzasz. No. Rozwiązujesz ten, rodzi ci się w głowie i naświetlasz problem i potem go rozwiązujesz w swojej książce, podczas gdy nie sądzę, żeby życie rozwiązało w ten sposób problemy, to by było raczej niech zdychają. Wiesz co, to jest tak, że ja zauważyłem, że problemy zawsze będą. Tutaj mamy na samym początku tej książki, gdzie główny bohater Torki Leymor jest już nieśmiertelny, jest właśnie praszczurem, jest w organizacji rodzinnej i tak dalej, sensuje do niego, czyli tam komunikuje się z nim jeden z jego tam prawnuków, który prosił go o kasę, oczywiście. To nie jest świat pozbawiony problemów. Ten główny bohater spóźnia się na uroczystość rodzinną i jego żona jest na niego wściekła. Po prostu. Więc mimo, że ma niemal boskie zdolności, mimo, że jest nieśmiertelny, ciągle to się łączy z burą od ukochanej, chociaż on ma też inne ukochane, to jednak jedna jest bardziej ukochana i problemy są. Znaczy ten prawdziwy problem, który mnie tak najbardziej chyba kiedyś uderzył, bo też się zastanawiałem, oczywiście uniesiony falą słynnego, zresztą rozmawialiśmy przed rozpoczęciem nagrania, nieśmiertelnego, tego Highlandera, tak. Lamberta, Christophera. I w tym filmie on jest mocno zakochany i on jest nieśmiertelny, on się w ogóle nie zmienia, a jego ukochana starzeje się i w końcu umiera. I widać ten jego wielki ból związany z tym, że traci osobę ukochaną. I myślę, że tu jest chyba duży problem, gdyby nieśmiertelność była cechą, która jest rzadka, która, nie wiem, którą zostaliśmy w jakiś tam sposób obdarzeni. I rzeczywiście na początku się cieszymy, a potem widzimy to przemijanie wszystkiego naokoło. To dlatego moim zdaniem mówiliśmy o wampirach. Tak? Mhm. Wampiry są, wydaje mi się, że strasznie nieszczęśliwe. Smutne, tak. Strasznie smutne. Tak, no to jest problem. No, ja tego nie robiłem. Znaczy, ja to opisuję w... Bo u ciebie wszyscy są nieśmiertelni już w tych późnych książkach. Ale na początku oczywiście jest rozwarstwienie społeczne i nieśmiertelność jest dla wybranych. Stąd są bunty, stąd są demonstracje, dlatego ziemia płonie z tego powodu. Z poczucia niesprawiedliwości, z tego poczucia, że jest małżeństwo, w którym jedna osoba umiera ze starości, a druga nie i dowiadują się nagle, że ta osoba, która umarła, mogłaby żyć, gdyby tylko korporacje, które miały ten lek, To jest właśnie to. No właśnie. Nieśmiertelność, a uczucia. To jest ten wielki taki, ta wielka para, która rodzi. Słuchajcie, to, że my jesteśmy śmiertelni, poniekąd czyni nas też ludźmi, więc naprawdę musielibyśmy jako społeczeństwo stać się nie ludźmi, tylko czymś innym. Nie? Czymś innym, no właśnie. Dalszy problem to jest oczywiście namnażanie się gatunku ludzkiego, czyli eksploracja kosmosu, czyli jakby ekspotencjalne kolonizowanie nowych planet, prawda? Tutaj są dwa problemy. Po pierwsze zasoby, jeśli chodzi o konstrukt, tak? Z czego konstruować te wszystkie, te całą cywilizację. Więc ja wymyślam wręcz planety, które są fabrykami zautomatyzowanymi, czyli warplanet, tak zwane warplans, tak? Ale skąd zasoby? No, z pożeraczy światów, czyli z całych gigantycznych statków kosmicznych, które po prostu wysysają z planet ich pierwiastki i teleportują w pierścienie tych warplanów i jakby nakręcają produkcję. Oczywiście to się łączy z czymś innym, mianowicie z tym, że
jeśli mamy ten sam gatunek na innej planecie, gdzie są troszeczkę inne warunki przyciągania ziemskiego, znaczy przyciągania po prostu, inne słońce i tak dalej, mogą ulec ekspresji inne geny. A to jest związane z tym, że gatunek ludzki może przestać być ludzki, bo na tych innych planetach mogą po prostu ludzie wyglądać już inaczej. A stąd... Czyli kasus Star Treka. Ale też się zaczynają, bo mi przypominają się ci nieśmiertelni Ori, czy tam pradawni ze świata Stargate, którzy są takimi kontemplacyjnymi bardzo cywilizacjami i one zupełnie jakby ich świat zostały po nich artefakty, mnóstwo technologii, ale ich już świat nie interesuje. Interesować przez to wejście nie w fazę takiej małżeństw, jakichś takich typu stada czy coś takiego, czy jakiejś tam takiej czy innej fizyczności i kontaktu. Ich to nie interesuje. Ich interesuje kontemplacja, nie wiem, czegoś wyższego, jakiegoś wszechświata, ducha wszechświata, czy cokolwiek. I przez to te cywilizacje generalnie zaczynają zamierać. Mimo, że są nieśmiertelni, to rozdzielają się, nie interesuje ich rozmnażanie, podtrzymywanie, tylko nie wiem jak co. Jak eksperyment Milgrama trochę. Wiesz co, ja bym tutaj postawił znak zapytania, mianowicie to by było moim zdaniem możliwe tylko w przypadku nieśmiertelności, która jest niezniszczalnością. Natomiast właśnie wręcz przeciwnie, w moich przewidywaniach zauważyłem wielki lęk przed śmiercią w społeczeństwach, w których możliwa jest potencjalna nieśmiertelność, życie wieczne, prawda? Jeśli ja mam w perspektywie możliwość życia tysiąclecia, to boję się, znaczy nie, może nie boję się, ale zaczynam odczuwać niepokój przy byle wyjściu na dwór, prawda? Że może we mnie uderzyć samochód, że może ale we mnie uderzyć rowerzysta. Ale to się zabezpieczysz tego swojego motomba, zrobisz takiego wypasionego, Otóż właśnie, ale to o tym pisze między innymi Tolkien we Władcy Pierścieni, prawda? Gdzie mamy rasę nieśmiertelną, elfów. To pisał ręcznie Tolkien, zobaczcie tak, na to. Tak, to pisał ręcznie. Nie, manuskrypt. To jest pierwsze wydanie jeszcze chyba z lat 60., tak? Zdaje się. Słuchaj. Które to są lata? Który to jest rok? 1981. A to już później. Tak. Skibiniewska, tak. Bardzo więc dobre piękne, tłumaczenie. Piękny przekład. Więc jest pokazane w tej adaptacji filmowej Jacksona, jest pokazana śmierć któregoś z elfów podczas bitwy o Helmowy Jar. Jest pokazane, jak gaśnie w nim życie i jest pokazana tragedia człowieka, znaczy istoty, która żyła parę tysięcy lat, która mogłaby żyć następnych parę tysięcy lat i która umiera. W związku z tym jakby ja pomyślałem sobie, że jeśli ja mam taką perspektywę, być takim elfem właśnie, żyć parę tysięcy lat, to zaczynam naprawdę poważnie traktować wszystkie przypadki, wypadki, zdarzenia losowe, które mogą spowodować moją śmierć, począwszy od chorób, poprzez właśnie przypadki losowe, zdarzenia, wypadki komunikacyjne i tak dalej. Więc w świecie Geindecka jest mnóstwo zabezpieczeń, tak jak mówiłeś, pancerze. Ludzie zaczynają chodzić po prostu w pancerzach, bo to jest bezpieczniejsze. Zwłaszcza, że oni już umieją latać, umieją przebywać w powietrzu i tak dalej. Po drugie mają te aruny, czyli te urządzenia, które mogą wyrwać tę psychę i uratować samoświadomą psychikę. Po trzecie mają potrójne życie. Ludzie żyją w trzech kopiach jednocześnie. Jeden jest naukowcem, drugi spędza czas z rodziną, trzeci zjeżdża na nartach jak na jakiejś dziwnej planecie. Ale to się jakoś łączy? Tak. Przesyłają sobie tak zwane paki, czyli takie sprzęgi przeżyciowe. W związku z tym rozmawiasz sobie z rodzinką, popijasz winko i raptem mówisz: o Jezu, jaki miałem zarąbisty zjazd na nartach przed chwilą. Bo dostałeś pak od drugiego siebie. Albo mówisz: o rany boskie, eureka, aurora. Właśnie odkryłem coś nowego, pracując w swoim laboratorium. Więc przeżywam życie pełniej, bo jest chciwość. Ja zawsze uważałem, że istnieje coś takiego jak chciwość, jeśli ja już jestem tym nieśmiertelnym, jeśli mam dużo pieniędzy, to chciałbym usiąść na trzech kanapach jednocześnie i pić trzy różne drinki jednocześnie. Ale tak jest trochę, nie? Tak trochę nawet jest. Wiesz, tu nie chcesz i grać na gitarze i coś tam i tak dalej. Więc wykorzystać cały swój potencjał, być rockmanem. Ja uwielbiam YouTube, bo tu możesz być operatorem, scenarzystą, reżyserem, aktorem i wszystkim. Słuchaj, taka to zupełnie od czapy, bo oglądałem jakiś czas temu film z takiego spotkania tuż po maturze mieliśmy. Oczywiście spotkanie takie w filmie nadaje się do pokazania, ale tam
plany na przyszłość. No ja będę miał dom z basenem, a ja mówię, z jednym, z trzema basenami. I to dokładnie jest to. I mógłbyś się kąpać w trzech kopiach jednocześnie. Naraz, tak? Na początku chyba tej książki jest opisany seks właśnie w trzech wydaniach jednocześnie. Są trzy partnerki, trzech partnerów, wszyscy w jednej osobie tak naprawdę i wszyscy się dzielą przeżyciami. Czyli sam ze sobą tak naprawdę. Czyli taka zaawansowana masturbacja. Nie o to. Dwie osoby, trzy kobiety, trzech mężczyzn. Ale się dzielą. I oni się dzielą. Dzielą się przeżyciami. Bo myślałem, że to jest, że tak jak mówisz, że jeden był w trzech postaciach, w trzech różnych miejscach, to można być w sześciu miejscach, w tym trzech kobiecych i Jezus się spotkać Maria, w jednym miejscu w czasie i przestrzeni. Przemyśl to. I się kochać sam ze sobą i to jeszcze na tylu płaszczyznach. Więc, ale to jest szczyt narcyzmu. Ale główna bohaterka w pewnym momencie jest w stanie widzieć siebie oczami swojego ukochanego mężczyzny. Jakby zaczyna widzieć, co on w niej widzi, wiesz. Dzięki tym pakom, właśnie, które są przesyłane, te sprzęgi emocjonalno-wyobrażeniowe. I ona zaczyna rozumieć, dlaczego on ją tak kocha, prawda? To jest akurat niezwiązane z nieśmiertelnością, no ale z technologią, która... Tak. Idziemy dalej z problemami nieśmiertelnych. Urazy z dzieciństwa. Więc... Urastają. Słuchaj. To jest tak, że według moich obserwacji i jakby lektur psychologicznych wynika, że ludzie do końca życia w zasadzie, krótkiego, naszego, takiego doczesnego, są w zasadzie dorosłymi dziećmi, w których to dzieciach pozostają urazy, problemy z dzieciństwa. Jak mój teść przeżył głód podczas wojny, to gromadził rzeczy do końca swojego życia, bo mogą się przydać. Kiedy ktoś był bity w dzieciństwie czy molestowany, to w zasadzie to z niego nie wychodzi. On może to sobie na wiele sposobów przykryć, zakryć, pokryć swoimi zainteresowaniami, dążeniami, marzeniami, ale to trochę w nim siedzi, wpływa na relacje, wpływa na to, w jaki sposób reaguje, na bliskość, na intymność i tak dalej. Wyobraźmy sobie, że mamy takie już utrwalone struktury neuronalne i mamy w perspektywie, że będziemy jeżeli parę tysięcy lat z tego typu problemami. Jestem dorosłym dzieckiem alkoholika przecież tym rodzaju. To można leczyć, nie? W sensie można. Mniej lub bardziej skutecznie. Więc dlatego wymyśliłem kliniki terapeutyczne, które mówią, słuchaj, mamy erę nieśmiertelności, nie ma co się paprać z takimi rzeczami. Do tej pory myślałeś sobie, jakoś przecierpię, jakoś wytrzymam, prawda? Ale teraz naprawdę sprawa jest poważna, bo jesteśmy nieśmiertelni, więc... Przyjdź do nas, my ci wyczyścimy te szlaki neuronalne. Zwłaszcza, że to z wiekiem coraz bardziej zaczyna być uciążliwe. Tak, też, nie? Tak. Więc te kliniki terapeutyczne leczą tego typu rzeczy w moim świecie, w science fiction, no, ingerując wręcz w same obszary neuronalne, gdzie są utrwalone pewne te szlaki i tak dalej, żeby to rozpuścić, żeby to zlikwidować, żeby zniknęły te wdruki, można powiedzieć, te imprinty, które wpływają na to, kim jesteśmy. Skoro jest taka technologia, Marcinie, to można też wdrukowywać jakieś przyjemne rzeczy, można poprawiać sobie nastrój czymś, co nie zdarzyło się, ale w naszych rozmyślaniach cień tego gdzieś tam został stworzony. No tak, ale to wiesz, zakładając, że coś takiego jest, rozważamy świat, w którym po prostu jest nieśmiertelność. Niekoniecznie taka technologia będzie. A terapię możesz teraz 100 lat przeprowadzać. Można przeprowadzić. Może być skuteczniejsze. To mi się kojarzy, wiesz, ta powieść znowu Dicka. Wracamy do, czy androidy marzą o elektrycznych owcach, co nie było pokazane w filmie Blade Runner. Tam w każdym domu jest maszynka do poprawienia nastroju. Nie wiem, czy to pamiętacie. Cudowna maszyna, tak, że tak. Można sobie kod taki i taki. Tak. I cały dzień żona tego Descartes'a, ona cały dzień była w takim fatalnym nastroju, nie wiem, jak po zejściu alkoholowym i ona uwielbiała ten nastrój. Tak, tak. No dalej, przedostatni problem, na który ja wpadłem, jeśli chodzi o nieśmiertelność, to jest problem pamięci. Czyli jesteśmy w zasadzie my jesteśmy okrętami Tezeusza, dlatego że cały czas jakby stajemy się powoli kimś innym, bo mamy nowe lektury, nowe rozmowy, nowe przemyślenia i zapominamy o pewnych starych przemyśleniach. Cały czas budujemy swoją świadomość na nowych. Wyobraźmy sobie, że żyjemy 100, 200, 300 lat, stajemy się tak naprawdę kimś innym i słabo pamiętamy już przeszłość i dzieciństwo. Ja coraz słabiej pamiętam własne dzieciństwo. Więc...
Ale to w tym momencie jakby odpada ten problem, o którym wcześniej rozmawialiśmy. Też, ale... Niekoniecznie, bo wiesz, ty nie będziesz pamiętał, co się wydarzyło, ale ta trauma może się nadbudowywać w czymś innym. Ciągle nie wiesz, dlaczego reagujesz nieufnością na propozycje, wiesz, zaprzyjaźnienie się i tak dalej. A to wynika właśnie z tych rzeczy, o których mówiliśmy. Ścieżka jest utrwalona. Tak, więc... Ja myślę o tym, że nasze wspomnienia dzieciństwa są naprawdę święte, są bardzo ważne. Nawet jak to dzieciństwo było w wielu miejscach spaprane, to dziecko zawsze znajdzie sobie ten obszar, ten obszar, nie wiem, gdzie może się czuć beztroski, gdzie może się czuć naprawdę wspaniale. I te wspomnienia, one dają nieprawdopodobną energię, jeśli jesteśmy w stanie je pamiętać. Więc ja wymyślam w swoich światach fantastycznych w Game Decku zewnętrzne pamięci, które pozwalają nam przywołać wspomnienia, dzięki którym to wspomnieniom stajemy się troszeczkę innymi osobami, bo tak naprawdę nasza pamięć mocno wpływa na to, kim jesteśmy. Więc ja to opisuję w ten sposób, że Torkil, jak na przykład chce sobie przypomnieć, kim był jeszcze za czasów Ziemi, jak żył na Ziemi, to w jego psychikę wlewają się jakby różne kolory, to nazywam to kolorami, prawda? On się wtedy staje trochę kimś innym, ma troszeczkę inną psychikę. Na przykład jego główna partnerka Pauline Aim, jak sobie wlewa te wspomnienia, na przykład zbliża się impreza rodzinna. Chce sobie przypomnieć imiona i nazwiska wszystkich swoich ziomków i tak dalej. Chce sobie przypomnieć, jak to było, jak wyglądało moje życie dawno temu. Wgrywam sobie te wspomnienia i staję się trochę inną osobą, prawda? Podobna sytuacja była w Cyberpunku nowej tej odsłonie, w tym dodatku. Tam w pewnym momencie spotykasz dwójkę takich hakerów, generalnie od technologii właśnie takie rodzeństwo. I ten gość, w sensie, ten brat jej, on nie pamięta wszystkiego, bo część swoich wspomnień właśnie trzyma w banku wspomnień. I możesz trzymać różne wspomnienia w banku wspomnień i on na przykład jakbyś go porwał, żeby coś wyciągnąć z momentu, jak on pracował dla jakiejś korporacji, to nie masz szans tego. To jest zbędne w ogóle. Nie masz co nawet, wiesz, zaprzątać głowy, bo on tych wspomnień nie ma w głowie. On ma je w banku wspomnień. Ciekawe. I wiesz, to też jest ciekawe, bo my tutaj mówimy o takim suwaku, który się przesuwa po tej linii czasu, że my mamy tylko tyle określone możliwości mózgowych do wspomnienia, więc coraz mniej pamiętamy z tego dawnych czasów, może te rzeczy bardiej emocjonalne gdzieś tam dłużej zostaną, ale przesuwasz się cały czas. I tak naprawdę, jeżeli chciałbyś gdzieś do czegoś wrócić, coś sobie przypomnieć, to musisz mieć dostęp do zapisów w tym momencie. Tylko, że kolejna rzecz, którą trzeba by było stworzyć, w momencie, kiedy zaczynamy mieć do czynienia z nieśmiertelnym społeczeństwem. Tak, ja to nazywam loggingiem. Jest non-stop logging, czyli cały czas masz zapisywane wszystkie wydarzenia, łącznie ze swoimi emocjami, przemyśleniami itd. Pełny logging. W pewnym momencie, już nie pamiętam, w którym tomie to staje się możliwe, więc możesz sobie wgrać dosłownie całość. Wiesz, całość tego. No, albo wgrać, a jeśli się... Już ci tutaj tylko dokończę, wiesz, myśl. O ile się da wgrywać, bo tego nie wiemy wciąż, ale wiesz, w ostatecznym rozrachunku mógłbyś oglądać to jak... To jest fantastyka. Ale rozmawiamy o naszej rzeczywistości teraz przyszłej, jeżeli by się udało nieśmiertelne wprowadzić jakoś, to nawet mógłbyś to obejrzeć po prostu na zasadzie dowiedzieć się czegoś, czego już nie pamiętasz. Tak. Tylko, że tutaj się rodzi jeden wielki moim zdaniem problem, bo my takie możliwości już oczywiście mamy. Mamy to od dawna, po prostu klik, klik, klik i wywołujemy zdjęcia, wracamy do albumów i kiedyś, gdy to były niewielkie liczby zdjęć, wracaliśmy, a to jest ciocia taka, a to jest dziadek jakiś. Dzisiaj mamy miliony zdjęć. Powiedzcie mi, jak często wracacie do tych zdjęć, które zrobiliście i te setki zdjęć, które są w telefonie, jak często je przeglądacie? Czy w ogóle? Ja bardzo rzadko, ale zauważyłem, co mi pomaga. Pomaga mi jakaś dziwna usługa Google, która mnie pyta, czy chciałbym zobaczyć jakieś wspomnienie. I sama mi proponuje. Tak, ale to nie, ale to jest jakby narzucone przez zewnętrzny czynnik. W Facebooku też jest tak. Ja złapałem się na tym, że nie oglądam zdjęć z przeszłości, bo boję się arcysmutnego odczucia przemijania. Boję się zobaczyć siebie młodego, boję się zobaczyć tego, co już przeszło. Bo zauważyłem, że wspomnienia młodości wywołują u mnie ból.
nie chcę tego oglądać. Natomiast w momencie, kiedy stałbym się nieśmiertelnym, znowu młodym człowiekiem, myślę, że nie miałbym takiego oporu, wiesz. Wtedy byś przy tym wszystkim, co powiedzieliśmy, byś oglądał siebie jako starego i mówił, wykiwałem cię, stary. Ale to było. Wspomnienia starości. No właśnie. I byś wszędzie pokazał, zobacz, jaki byłem stary, zobacz, jaki byłem stary. No właśnie. Nie ma takich starych ludzi. Ostatnia rzecz... rzecz, jaka mi przyszła do głowy, to jest coś, czego doświadczamy chyba wszyscy tutaj, jak siedzimy przy tym stole, czyli znudzenie sensoryczne. To jest moja własna nazwa, nie wiem, czy istnieje taka oficjalna. To jest coś takiego, że patrzysz na dom, który widzisz pierwszy raz w życiu, ale już nie masz odczucia, że patrzysz na jakiś nowy dom, ponieważ widziałeś w swoim życiu 1000 domów i on się po prostu wpisuje w pewien schemat tego, co już znasz. Patrzysz na drzewo, które widzisz pierwszy raz w życiu. Ponieważ widziałeś już 1000 drzew, to po prostu nakłada ci się na to drzewo pewien szablon wszystkich innych drzew, które już widziałeś. I człowiek przestaje widzieć. Przestaje widzieć, przestaje słyszeć, bo nakładają mu się szablony wszystkiego tego, co widział, co słyszał, co znał. I a to nie jest tak cały czas? Jest tak, ale im jesteśmy starsi... Może trzeba się rozbudzać jakoś... Tak. Dbać o tak, to. Im jesteśmy starsi, tym mniej dziecko widzi, tak jakby wszystko widziało po raz pierwszy. Dla niego wszystko jest świeże, widzi szczegółowo, widzi barwy i tak dalej. W pewnym momencie dochodzi, moim zdaniem, do takiego znudzenia i takiego właśnie widzenia szablonami już. Żeby temu należy przeciwdziałać, z tym należy walczyć, żeby każdy nowy dzień, żeby każdy... spojrzenie na każdy nowy przedmiot miało tę cechę tej ciekawości, prawda, którą tracimy. To jest niebezpieczne przy życiu takim nieśmiertelnym, 100, 200, 300 lat, bo pojawia się rutyna, wszystko już widziałem, prawda? Nic mnie już nie zaskoczy, bo muszę zacząć robić dziwne rzeczy, jakieś takie niebezpieczne rzeczy być może, żeby doznać czegoś nowego. A tak naprawdę istnieje pewna magia jakby codziennego oglądania wschodu słońca, czy codziennego mówienia kocham cię do ukochanej osoby, ale tylko... To jest, wiesz co, to jest to samo, co masz w grach typu Simsy, jak włączysz kody na nieskończone pieniądze i tak dalej, nie? No właśnie. Nagle zobacz, tych opcji nie masz tam tak dużo i to zaczyna być nudne, czy jakieś tam SimCity, tak. Wiesz, budujesz, możesz sobie wszystko budować, to zaczyna, to nie masz wyzwania, nie? Jakby to przestaje być ciekawe. I tutaj możemy analogię do takich bogaczy wziąć, którzy czasami, wiesz, urządzają jakieś dziwne rzeczy, jak wyspę Epsteina, bo to wynika z tego, że tam po prostu już to znudzenie jest tak wielkie, że... Ale bardzo trudno. Jeszcze przy okazji często tam jest jakiś defekt od samego początku wzrastania takiego mózgu, takiego człowieka, bo niestety, ale często jakieś tego typu defekty osobowościowe sprawiają, że łatwiej ci jest gromadzić majątek, robić biznesy, dostać się na jakieś eksponowane stanowiska. I to się zaczyna zazębiać, to się zaczyna kotłować i ty wiesz, to na pewno nie jest tak, że wstaje rano i dobra, zaczniemy teraz strzelać do ludzi, zrobimy sobie na nich polowanie, nie? Albo ściągniemy tam jakieś Bogu ducha winne kobiety i zaczniemy z nimi wyprawiać różne rzeczy bezeceńskie. Tylko to jest, wiesz, krok po kroku, nie? Kropla drąży skałę. Tu tym razem jakaś przemoc mała, tutaj coś innego i to zaczyna się rozkręcać. Ale z drugiej strony ten zachwyt. Nie trzeba nieśmiertelności. Rzeczywiście bardzo trudno jest traktować każdy dzień, jakby był tym twoim ostatnim, najważniejszym dniem życia w momencie, gdy on nie jest. Tak. Nie? A może dzisiaj nie wstanę, jutro będzie równie piękny dzień. Tak? Ja miałem pewne przeżycie, które mi pokazało, że to jest możliwe. Przez ponad 20 lat byłem tak zwanym trenerem biznesowym, ale robiłem też rzeczy ciekawsze, nie tylko szkolenia miękkie dla biznesmenów, ale też czasami dla innych trenerów. CEO killer. Tak. Zabijałeś ich tym swoim biznesowym szkoleniem. Uczestniczyłem też i robiłem tak zwane treningi interpersonalne, gdzie są takie ciekawsze ćwiczenia i tak dalej. I pewnego pięknego dnia robiliśmy takie szkolenie z cyklu Train the Trainer. Było nas dwójka trenerów, ja i moja partnerka. I szkoliliśmy innych trenerów właśnie z takich technik interpersonalnych. Między innymi był taki trening taki relaksacyjny, takie ćwiczenie relaksacyjne, w którym ja mogłem uczestniczyć jako uczestnik. Ona prowadziła to, ja sobie się położyłem razem z innymi. I to była bardzo, bardzo głęboka relaksacja, która doprowadziła do takiego stanu zwanego regresją, czyli powrót jakby do dzieciństwa, można powiedzieć. Nie jakiś mocny, jakiś nie wiadomo. Taka regresja hipnotyczna. Taka lekka regresja. I potem była przerwa. I słuchajcie, rzeczywiście był to stan głębokiej relaksacji. Do czego w ogóle było to ćwiczenie potrzebne? Zadaliśmy uczestnikom pytanie, czym jest zaufanie.
Oni wypisali to wszystko, wszystkie słowa, które im się kojarzyły z zaufaniem na takim wielkim flipcharcie. I to były często takie słowa typu związane z ostrożnością, że ja cię zaufam pod warunkiem, że ty mi zaufasz, musisz zyskać moje zaufanie. Musisz. Ale to był wspólny flipchart, czy każdy Wspólny, okay. Zdaje się. Potem była głęboka relaksacja i chcieliśmy zobaczyć, jak głęboka relaksacja wpływa na odbiór słowa zaufanie. I to, co później wypisali na drugim flipcharcie, było zupełnie inne. Tam rzeczywiście było pełne zaufanie, takie dziecięce, takie otwarcie na drugiego człowieka i tak dalej. Rzeczywiście no, prawdziwe zaufanie. Ale chciałem opowiedzieć, co się wydarzyło w międzyczasie, w przerwie pomiędzy pierwszym flipchartem a drugim. W przerwie no, ludzie poszli na kawę, herbatę, ja sobie wyszedłem na spacer, bo ona tam trwała z 15 minut. Był piękny, słoneczny dzień. Co się stało? Ja wtedy miałem wrażenie, że otworzyłem oczy na nowo, że znowu zacząłem widzieć. Ja po prostu zrozumiałem, że byłem ślepy przez długi, długi czas i zacząłem na nowo widzieć. Zacząłem widzieć jak dziecko. Właśnie miałem zwykłe domy jednorodzinne, to była taka okolica, jakieś drzewa, jakieś płoty, nic nadzwyczajnego. Byłem zachwycony tym, co widzę. O tym mówię, że w tym świecie nieśmiertelnych musiałaby być opcja w jakimś frinie, w jakiejś sztucznej inteligencji, wyczyść mi mózg, jestem już stary, przestaję albo właśnie widzieć. Tego typu spotkania. Albo tego typu powiem spotkania. Powiem ci, że też tego doświadczałem. To są jakieś takie dysocjacje mikro, że tak powiem, gdzie na przykład w momencie, kiedy, nie wiem, albo coś ważnego się wydarzało w życiu, albo wiesz, jakaś zmiana następowała, nie wiem, takie przewektorowanie różnych w życiu ważnych rzeczy, to dosłownie to tak działa. Idziesz tą samą ulicą, którą szedłeś 1000 razy, ale zauważasz zupełnie inne rzeczy, zwracasz uwagę na to w zupełnie inny sposób, drzewo wygląda inaczej i faktycznie wygląda, bo tak naprawdę to jest nasza percepcja. Oczywiście. Nie? W sensie my nie jesteśmy w stanie spojrzeć na drzewo i zobaczyć absolutnie wszystkiego w nim. Nie? Bo kwestia tak odbioru nie i emocji, które się wyzwalają i to od czasu do czasu rzeczywiście jest takie coś, to ja nie potrzebuję czegoś strasznego, tylko czasami. A to nie było straszne. Znaczy jakieś piękne przeżycie, tak? Mówię jakieś przeżycie, które wyzwala to. Mhm. Czasami jest tak, że podchodzisz do sytuacji, nie wiem, brzeg morza i fale i to jest takie normalne i tylko myślisz o tym, żeby iść do knajpy na piwo, a czasami się staje jak człowiek jak wryty i rzeczywiście widzi to tak dużo głębiej, jakby tak. Ileś tych kolejnych wymiarów się otworzyło. To prawda. To ja nie wiem, czy potrzeba jeszcze, to musi być chwila, tak? Znaczy, to musi być moment. Znaczy moim zdaniem... Mogą być różne przyczyny. Jest problem, o którym trzeba dbać na zasadzie higieny pewnej. Bo ta nieśmiertelność, mówiliśmy o problemach stwarzanych przez nieśmiertelność i tak. Właśnie moim zdaniem to znudzenie sensoryczne może być jednym z problemów. Ale to też zwykła medytacja tak naprawdę, tu oczywiście zaraz mogą się głosy, medytacja. Natomiast to jest taki stan fizjologiczny, który wprowadzasz w swój mózg na zasadzie właśnie jakiejś uważności, zwracania uwagi na rzecz, takie sprzątanie. Ja medytuję dwa razy dziennie, absolutnie. Także to działa akurat oczywiście. I to nie ma znaczenia, czy ktoś jest katolikiem, czy coś tam, nie mówimy tu o jakichś ekscesach dziwnych, tylko mówimy o zwykłym stanie fizjologicznym. Tak. Nawet jak mnich katolicki siedzi i różaniec odmawia, to też wchodzi medytuje, właśnie w coś takiego. Natomiast wiesz, to zwykłe takie, to o czym mówisz, że to się tak czasami pojawia, nawet wiesz, idziesz i nagle przypomina ci się, że masz lody w zamrażalniku i wiesz, i świat się zmienia. To są różne triggery i faktycznie mogą być takie bardzo prozaiczne, ale to jest ten stan, w którym akurat twój mózg w danym momencie się znajduje. I jakaś tam chemia się wydzieli, bo tak, a nie inaczej sobie zadziałało. Ja myślę, że jest jeszcze jedna forma nieśmiertelności, pewnie taka na koniec już. Pomnik ze Spiżu. Dokładnie. nasz przyjaciel jest nieśmiertelny już teraz. Przynajmniej do czasu, aż jakieś bakterie nie zeżrą papieru, ale jest też wersja elektroniczna i czytana. Tak. Chyba nawet przez ciebie, tak? Czy części tych książek? Zdarzyło mi się granica rzeczywistości. Tak, więc ta nieśmiertelność, ona nie jest, de facto to nie jest nieśmiertelność. To jest przez jakiś długi, długi czas, w zależności od wagi, od tego jak bardzo się nabroi, albo jest się takim złolem totalnym, że o tobie historia pamięta, albo świetnym autorem, który zostawia po sobie jakieś dzieło, które potem rośnie, to przypomina mi się z kariery Nikodema Dyzmy, taki o malarzu, taki artysta,
namiesza, potem umrze młodo z miłości albo z głodu, a jego dzieło rośnie. Tak? Także no ty z młodości to, z miłości to nie wiem, może z głodu, a dzieło rośnie. Ja chciałem jeszcze pokazać innego nieśmiertelnego, już nie żyje, czyli nie dożył, natomiast Klaus... Martwego nieśmiertelnego. Martwy nieśmiertelny. Klaus Schulze, jedna z jego płyt, to jest trzecia część Dark Side of the Moog. To takie jego i z Peterem Namlokiem takie luźne jakby dowiązania do Dark Side of the Moon. Przycisk na klawiaturze. Na tak, mógł. Tak. Klaus Schulze, absolutny geniusz muzyki elektronicznej, jeden z twórców tego gatunku, nieśmiertelny. Myślę, że wielu takich muzyków jest nieśmiertelnych, jakiś Bach, Mozart, inni. To jest w ogóle ciekawe, czy będziemy tak długo pamiętać Rolling Stonesów, jak się pamięta Bacha, nie? Czy to jest w ogóle taki, czy nie minęły nie. już czasy, w których jesteśmy w stanie uwiecznić artystę na tak długi czas, jak tych klasyków, o których się no nie zapomina, bo cały czas się ich studiuje, bo na bazie tego, co opracowali gdzieś tam, jest tworzona ta muzyka. Też ciekawy koncept nieśmiertelności, nie? Czy to się nie skończyło? Muzyka klasyczna była popem do czasu, aż stała się stara i zaczęto jej słuchać na kolanach. Ja mam bardzo, jestem pełen sceptycyzmu, jeśli chodzi o muzykę klasyczną. Jest kilka tak naprawdę utworów pana Bacha, które ja lubię. Kilka, ale czy ty jesteś wytyczną? To też jest nie, pytanie. Nie, ale ja po prostu, ponieważ uczestniczyłem w seminariach kompozytorskich w Akademii Muzycznej imienia Fryderyka Chopina w Warszawie i jakby byłem w tym środowisku i dosyć długo, to kilka lat trwało, kiedy ja byłem związany z tym środowiskiem i uczestniczyłem w wielu koncertach i muzyki współczesnej, i muzyki klasycznej, zrozumiałem jedną rzecz, że to naprawdę był pop. I to była obróbka tematu, to były często jakby kompozycje na zlecenie, to było właśnie po to, żeby oni nie umarli z głodu. I to było dlatego, bo nie było innych środków wyrazu muzycznego, nie było innych instrumentów, były pewne mody też. I współczesna muzyka nie jest gorsza od tego. Znaczy, my nie mówimy tutaj o tym, to nie jest w ogóle ta dyskusja, czy ona jest gorsza, czy nie. Tylko chodzi o to, czy nie minęły już czasy, gdzie możesz się utrwalić na tak długo przez muzykę, jak wtedy. No bo zobacz, my dzisiaj analizujemy, czy to był pop, czy to nie był pop, nieważne. Dalej na kolanach się słucha, dalej ci, którzy słuchają drugiego programu Polskiego Radia, to wiesz, to jest specyficzny gatunek. Nie? Wszystkich sześciu, którzy słuchają tej radiostacji. No, żarty oczywiście. Są ci, którzy... Ale wiesz, jakby dalej, ja myślę, że za 50 lat dalej Bacha będą gdzieś tam ludzie poznawać. Ale myślę, że wtedy równie wielu będzie miłośników tego rocka progresywnego z lat 70. i będzie słuchało Floydów. Ale właśnie wiem, pytanie, czy kogoś? Ja myślę, że będą, ale wcale niekoniecznie ci najciekawsi. Ja podam wam swoje doświadczenia z Muzeum d'Orsay w Paryżu. To nie jest to największe, to nie jest Louvre, tylko to mniejsze. Tam są rzeźby Rodena i tam jest też fantastyczna wystawa obrazów. Słuchajcie, jakie było moje zdumienie. Ja tam był Manet, Monet oczywiście, ale było mnóstwo malarzy, o których nigdy nie słyszałem, których obrazy były dużo ciekawsze dla mnie, dużo ładniejsze od Maneta, Moneta i Van Gogha. Chodzi o to, że w nich nie było tej, nie wiem, jakby odwagi Maneta, Moneta, w nich nie było tej nowości, ale ja ich obrazy chciałbym mieć na ścianie u siebie w domu, bo były dużo, dużo subtelniejsze, ale subtelność się nie sprzedaje. Może jesteś snobem. Nie jestem snobem, oczywiście, ale chodzi o to, że one były naprawdę piękniejsze, przy czym samo piękno kompozycji nie gwarantuje tego, że dany twórca będzie zapamiętany. On czasami musi być wyraczasty, on czasami musi mieć coś bardziej wyrazistego w sobie, żeby był podchwycony przez ogólny nurt. Nie, a wiesz co, mnie się wydaje, że tutaj jest kwestia tego, że tych akurat artystów jakby pamiętamy, polega na tym, że na dosyć wczesnym etapie, czy to jeszcze ich życia, albo po ich śmierci, oni stali się lokatą kapitału i ceny ich obrazów powodują, że to my się nim interesujemy. Przecież gdyby nie to, że tam te słoneczniki poszły za tyle, a coś tam poszło za tyle, to większość ludzi w życiu by nie słyszało o takim malarzu. Co więcej, każdy malarz, który chce zaistnieć i to normalnie przeczytasz sobie w każdym, nie wiem, jak galerie czasami sobie prowadzą blogi. Na ucho, tak? Galerie czasami prowadzą blogi i warto je czytać, jak ktoś jest aspirującym artystą, bo tam jest dużo mądrej wiedzy na ten temat,
że to jest proces, tak naprawdę musisz znaleźć odpowiednie osoby, które pokierują twoją karierą i będą nieustannie podwyższać wartość twoich obrazów, czy tam innych dzieł. Pamiętam, bo ty w czasie festiwali fantastyki na Zamku w Nidzicy byłeś przez Wojtka Sedeńko wybierany jako osoba, która osoba wrażliwa, przedstawiałeś jakby twórczość tych autorów, którzy akurat tam się prezentowali. Ja pamiętam, bo ja organizowałem jedną z pierwszych wystaw w Olsztynie o Mai, naszej koleżance. Maja Borowicz. Tak, Maja Borowicz, i ona w Olsztynie tam kilka miała tylko obrazów, które w planetarium wisiały. Potem też skontaktowałem ją z Wojtkiem i jej wystawa była, którą ty wspaniale opisałeś. Ona takie przepiękne, cudowne, pełne miłości postaci maluje na różnych tłach. Między innymi mi się podoba cykl z takimi radioteleskopami zniszczonymi. Natomiast z nią kiedyś tam zamieniłem kilka słów niedawno i mówię coś o cenie jej obrazów. Ona mówi, no są teraz tak drogie, że mnie na nie nie stać. No oczywiście wiadomo, większość kwoty bierze ten, który handluje. No, zwłaszcza jak sprzedasz obraz, to potem już z kolejnych sprzedaży ale nie masz przecież. Stała się sławna tantiem. Dzięki też temu, że dobrzy ludzie pokierowali sprzedażą jej obrazów. Ale to też nie jest tak, że jej ich cena wzrosła. To też nie jest tak, że to może być cokolwiek, nie? Jakby to jakąś tam wartość musi przedstawiać. No, znaczy, można oczywiście na siłę, można wszystko, że tak powiem, wypromować, ale to się nie uda na pełną skalę, że tak powiem. Tak. No dobra, słuchajcie, to mamy wszystkie możliwe chyba rodzaje nieśmiertelności, łącznie z nieśmiertelnością poprzez dzieło. Więc to gratulacje, że naprawdę bastion zbudowałeś, bo mnóstwo jest tych książek i wszystkie warto przeczytać. Powiedz, gdzie można w ogóle znaleźć twoje książki najłatwiej? Podobno najłatwiej jest kupić je przez internet, wiesz, jeśli chodzi o rzeczy papierowe. Myślę, że w Rebisie, bo całą serię Game Deck wydaje Rebis. Jeśli chodzi o serię Orzeł Biały, to już myślę, że mogę powiedzieć, że tę serię przejmuje Warbook, wydawnictwo inne, nie Rebis. Jeśli chodzi o Sea of Slayera, to nie da się go w tej chwili kupić, bo Rebis jakby już utracił w tej chwili prawa do tej książki. Ale są przy tobie. Tak, są przy mnie. Cały Game Deck najlepiej w Rebisie, można kupować w Empiku, Orzeł Biały z Warbooka. To słuchaj, wyślesz nam linki, w opisie będą linki, także jak ktoś będzie z was zainteresowany, to tam chyba nie wszystkie się, bo ty kiedyś w Supernowej to wydawałeś, ale nie wszystkie, tam wyszły trzy pierwsze tomy, czy dwa, tak? To historia Game Decka jest bardzo pokręcona. W skrócie, trzy pierwsze tomy w Supernowej, czwarty tom w Fabryce Słów, piąty tom w Rebisie i potem wszystkie tomy, całe sześć tomów w Rebisie. Tak. Ładnie wyglądają. To powiem wam tak, nic tylko życzyć sobie, wam nieśmiertelności, żebyśmy mieli czas wszystkie książki czytać, bo jest ich bardzo dużo. I to jest powód, żeby ta kubka tego, tak? Wstydu, żeby w końcu się zmniejszyć. Dokładnie, sposób na to, żeby ją zmniejszyć. No tak, jak to się zmniejszy, jak ta oto istota by była nieśmiertelna i by zaczął pisać dalej, no to się nie zmniejszy. Słuchaj, ja w tej chwili... Dobrze, że się szybciej czyta niż pisze. W tej chwili kończę pisać powieść Stara kobieta i smok, która już w tej chwili ma 1 300 000 znaków, czyli już jest grubsza od... Ale to nie jest związana z tym, jest to niezależna. Zupełnie nowa jakość, to jest rzeczywistość. Słuchaj, taka... I on by zrobił taki psikus, że tak jak w jego świecie, by się rozdzielił tam na czterech i pięciu i każdy by zaczął pisać. No i teraz masz jeden czytelnik kontra 10 przybyłków. I tego by się już nie dało opanować. Słuchajcie, dzięki serdeczne za to, że byliście z nami. Tutaj macie datę kolejnego Pop Science. Do zobaczenia, trzymajcie się i cześć.